Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl Boom, to, to, to lecimy. Jacek Siwko z tej strony, po drugiej stronie Magdalena Mizera. Cześć Magdaleno. Dzień dobry, cześć wszystkim. Rozmawialiśmy już oczywiście w podcaście kilka lat temu, ale gwoli takiej y, ścisłości to muszę cię zapytać jeszcze, żebyś, czy poprosić, żebyś przedstawiła się w kilku słowach słuchaczom i myślę, że jeszcze też będziemy nawiązywać do tamtej poprzedniej rozmowy, ale, ale zacznijmy właśnie od tego może. No to witam wszystkich, um, bardzo mi jest miło tutaj um, znowu z Wami być po pięciu latach, bo ta rozmowa była pięć lat temu, Jacek, kawał czasu. Um, ja się nazywam Magnemizera. wciąż jestem fotografką, od dziewięciu lat już um, prowadzę tą swoją firmę. Um, ciężko mi się jest określić, jako, jaki fotograf pracuję, bo robię bardzo dużo różnych rzeczy już teraz. Um, Przeważnie śluby, trochę sesji rodzinnych, uczę również fotografii. A wiesz co, w takich, w takich poradnikach dla młodych detektywów jest zawsze taki, taka rada podana, że jak nie wiesz od czego zacząć, to y, śledź, gdzie idą pieniądze. I y, w tej takiej y, naszej, naszym śledztwie y, tego, czym ty się zajmujesz, moglibyśmy właśnie iść tym samym tropem, no nie żeby określić okay. twoją specjalizację. No co dobrze, byś no to... wtedy no to w takim razie moją specjalizacją są kursy, presety i śluby. Tak? Serio? To, to, to widzę, że faktycznie dużo się pozmieniało. Tak, ja, bardzo. o tym, o tym bardzo. przejściu. Wiesz, to wszystko się zaczęło w zasadzie od, od ogromnej zmiany w życiu, czyli od po prostu od macierzyństwa. I od momentu, kiedy nie miałam już tyle czasu na to, żeby, żeby poświęcać się ślubom, wyjazdom. Sesją w, w zasadzie w każdej, o każdej porze dnia e, no, po prostu skończyła się leba <laughs> Zaczęło się życie i, e, i bardzo potrzebowałam e, jakiejś takiej drugiej drogi, tak? Drugiej odskoczni od, od mojego dotychczasowego sposobu zarabiania. I zaczęłam już tak naprawdę przed, przed ciążą, ale w ciąży i po ciąży to się rozwinęło bardzo fajnie. Ale to u ciebie się stało tak naturalnie? Czy to był taki proces, że już wiedziałaś, że będziesz chciała mieć dziecko, że będziecie chcieli z Łukaszem rozwijać się właśnie w tym kierunku? I sobie tak założyłaś taki plan wcześniej? Tak, tak, zdecydowanie to był plan. Nawet gdzieś tam trochę wyrysowany w tabelkach. <laughs> Serio? Um, aż tak poważnie? O no wiesz to ja się drogo. bałam. Bo, bo, bałam się po prostu skoczyć na głęboką wodę. Um, no, nasz zawód jest jaki jest. Zarabiamy wtedy, kiedy po prostu jesteśmy dostępni fizycznie. Um, na ślubach czy na sesjach. A ja wiedziałam, że to może być bardzo trudne. Um, mając dziecko jedno, um, no już nie mówiąc o kilku. Um, I... i po prostu za założyłam, że muszę mieć jakąś, jakąś drugą odnogę. Natomiast y, ja też po prostu bardzo lubię, ja lubię uczyć i ten kurs powstał mój jakieś 7 lat temu. To już ten jest, pierwszy, strasznie tak? tak, tak, strasznie dawno temu. To był jeden z takich pierwszych w ogóle kursów online w Polsce. I um, feedback, jaki dostałam z niego, i w ogóle um, historie, jakie się e, z niego wywiązało i potem potoczyły dziewczyny, które zaczęły otwierać firmy e, właśnie po, po skończeniu tego kursu, no to było dla mnie naprawdę e, fantastyczne doświadczenie. Takie... Ja bardzo lubię fotografię za to, że daje mi nie tylko pieniądze, ale też taką satysfakcję od, e, i wdzięczność od klientów, tak? I to na sesjach jest super. Ale jak widzisz, że ktoś, kogo nauczyłeś, jak robić zdjęcia, po prostu potem otwiera swoją firmę i wymiata w tym temacie, no to to jest w ogóle jakiś poziom wyżej, naprawdę. Pamiętasz jakąś taką mhm. historię, jakiejś dziewczyny, bo ja domyślałam się, że. Twoimi klientkami Wiesz, to... w pierwszym kursie to były dziewczyny, nie? Bo z tego no w zasadzie nadal tak. są, tak, nadal mhm. są. Nawet cały kurs jest napisany w rodzaju żeńskim, mhm. do dziewczyn. Jest, jest tak kierowany. Mało chłopaków lubi takie zdjęcia, jakie ja robię. To myślę, że nie, nie idźmy tą drogą. <gry> Chociaż nie, no nie. Dawaj te historie lepiej. No, nie, wiesz co, nie mam tutaj na myśli jednej historii, bo tych historii było kilka i to są gdzieś tam dziewczyny, które ja śledzę naprawdę od tych siedmiu, sześciu, siedmiu, 8 lat. I, i one już mają, wiesz, swoje firmy i, i, i nadal gdzieś tam, jak wspominają swoje początki, no to podkreślają to, że właśnie ten kurs był takim zapalnikiem dla nich. To jest super, super satysfakcja. Mhm. No to domyślam się, bo to jest tak jakby, nie wiem, no nauczyciel w szkole, nie? Patrzy później, że na przykład uczeń go przerósł już, na przykład w takiej jakiejś szkole artystycznej, mhm. No to to nie jest taki temat jakiś zazdrości czy zawiści, tylko wręcz taka, taka Dumę. duma rodzicielska, nie? Raczej mm -hmm. w to wchodzi. Staram się tak, staram się tak o tym właśnie myśleć. Staram się nie myśleć o, o dziewczynach jako o konkurencji, bo no, doszłam już do tego etapu, kiedy po prostu jestem, jestem pewna tego, że to co robię ja... Nie jest w stanie tego zrobić nikt inny. Tak? I jeżeli ludzie się zapisują do mnie na sesję, to, to po prostu zapisują się do mnie. Nie tylko po to, żeby dostać jasne zdjęcia, ale ogólnie, żeby, żeby dostać takie zdjęcia, jakie ja robię. Więc jakby a, no, nie, nie, nie a czuję kiedy, tego że. Kiedy to zrozumiałaś? A nie tak dawno. Tak? dopiero? <gry> du tak, no, długo mi to zajęło. Um, no, tak naprawdę, wiesz co strasznie się to wszystko u mnie um, połączyło w jedno. Um, jakoś tak bycie mamą um, i ta pewność siebie, którą wtedy zyskałam, to się bardzo przełożyło na moją pracę i na to, co, co robię. To, to był fantastyczny krok. Ale to myślisz, że właśnie macierzyństwo daje taki dystans, że się... Bo, bo wiesz co, bo ja, ja to może jakoś też dopo, dopowiem taką historię, że jak urodziło się pierwsze dziecko u nas w rodzinie, to... Pamiętam, jak teść mi powiedział, wiesz, bo teraz to tak naprawdę, być może to zobaczysz za jakiś czas, ale my się wszyscy przesiedliśmy o jeden rząd siedzeń, nie? w tej takiej hierarchii, no nie? że, że jesteś, jesteś dzieckiem, siedzisz w pierwszym rzędzie. Potem pojawia się dziecko i to ono jest w pierwszym rzędzie, ty się o jeden fotel tam cofasz. I, i rzeczywiście to jest tak, że mi to porównanie dało dużo do myślenia, bo faktycznie, jak się zmienia miejsce. To, to się ta perspektywa też zmienia, nie? Masz zupełnie inny obraz z drugiego rzędu. No i jesteś też odpowiedzialny już za kogoś, nie tylko za siebie, nie tylko za tego współmałżonka, który jest dorosłą osobą, ale jesteś odpowiedzialny za to dziecko i musisz po prostu już e, no, priorytetyzować sobie też pewne sprawy i e, wydaje mi się, że przynajmniej u mnie to tak to wyglądało, że ja po prostu wtedy poczułam, że no, nie mogę już e, tracić energii na myślenie na przykład, a co by było, gdybym zrobiła coś inaczej, tylko po prostu zaczęłam to robić. To też nawet, powiem szczerze, może zadziałać w dwie strony, bo też ktoś może sobie pomyśleć, a dobra, to jak będę miał dziecko, no to na przykład przez ten dystans, który będę miał do firmy, to, to, to nagle stwierdzę, no priorytety są, gdzie, priorytety są gdzie indziej i raczej się skupię na dziecku, więc firma pójdzie w odstawkę, ale to, 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 to jest chyba taka to jest taka chyba tylko pierwsza reakcja, ja tak miałem właśnie przez jakiś czas, że, że tak, a dobra, to teraz muszę się skupić tylko na, na, na tej rodzinie. Ale potem sobie zauważyłem, w sobie zauważyłem taką rzecz, że jak jest dziecko, to też jest większa motywacja do tego, żeby rzeczywiście zająć się tą firmą, żeby ona dostarczała te środki, które są potrzebne, żeby jednak to dziecko jakoś tam wiesz, wychować. Posłać do szkoły jakieś, czy, czy też samemu, uczyć to już tam nie, nie wnikajmy, kto, kto jak woli. I, i rzeczywiście to, to tak działa motywująco, no nie? Ale też faj, fajną rzecz powiedziałeś, że tutaj u ciebie się pojawiła taka, taka też, taki, taki zwyczaj, czy też może, może taki trend, żeby nie tracić czasu już na analizę konkurencji, mm -hmm. nie? Że, że to jest mm -hmm. też zgodne tak, dla, dla tak, wielu woderów. Bardzo, fotografów. bardzo. W ogóle za dużo myślenia, wiesz. Bo ja już po prostu nie miałam czasu na myślenia. Musiałam wybrać albo będę myśleć, albo będę robić. Mm -hmm. Bo nagle ten czas, wiesz, z 12 godzin dziennie skurczył się do dwóch, na przykład, jeśli w ogóle, zwłaszcza przez ten pierwszy rok. No i to było, to, to był dla mnie olbrzymi szok, bo musiałam się przestawić na zupełnie inną pracę, a nie zrobiłam sobie urlopu, bo już w jakby po miesiącu już miałam gdzieś tam pierwsze takie poważne zlecenia. Takie, których nie mogłam zawalić, bo miałam nad sobą umowy i, i kary finansowe, więc no i ogólnie jakby straty też reputacji. Więc no po prostu musiałam się spiąć i w te dwie godziny zacząć robić to, co do tej pory robiłam w dwanaście. No. Ale to jest też w sumie chyba charakterystyczne dla takich prac, w których ty jesteś własnym szefem, czy też szefową. Że nie ma czegoś takiego, jak gdzieś na etacie, że po prostu, no okej, okay, robisz sobie taką właśnie przerwę od roboty, bierzesz ten urlop i masz rok, nie? I w zasadzie nie interesujesz się takimi, no sprawami nie, możesz wrócić do tego punktu. Tak, no, w którym no, no, skończyłeś. No to... a, tu, a tu ze swoją firmą jest trochę takie, takie duże ryzyko, nie? że zostawisz i, i co z tym będzie? No dlatego, dlatego ja też właśnie wcześniej już o tym trochę chciałam myśleć i ten kurs, i, um, i jakieś e-booki, które, które też napisałam. No i teraz te presety, to jakby wszystko po prostu było wynikiem tego, że ja wiedziałam, że będę miała tego czasu mało, że będę się po prostu chciała też skupić na, na Heli na domu. A skąd y, pomysły w ogóle na kolejne produkty, bo to też jest y, tak, że pierwszy pomysł, no to okej, okay, fajnie, tutaj ktoś się, że tak powiem, podnieci, nie, robię jakiś swój produkt online, bo to jest y, też taki, teraz jest dobry okres na to i tak dalej, ale potem no to już trzeba jakby wysilić Wiesz, główkę, nie, żeby, żeby, żeby jeszcze <laughs> kolejne jakoś... dodawać. Tak, u mnie to jakoś tak naturalnie e, przechodziło, bo o kurs bardzo dużo osób pytało już na samym początku. Ja w ogóle na początku prowadziłam dużo warsztatów e, takich, takich, stacjonarnych? E, takich stacjonarnych, takich dla grup dziewczyn, powiedzmy do 10 osób. No i z tych warsztatów potem sobie po prostu pozbierałam materiał i stworzyłam ten kurs online. Kolejne, kolejne produkty, jakie miałam, to były, to były e-booki, które były powiązane z wyzwaniami, które robiłam na Instagramie. No i to też wyszło zupełnie naturalnie, bo pierwsze wyzwanie zrobiłam, jak się, jak się pandemia zaczęła i po prostu wszyscy siedzieliśmy w domach. Więc to był taki mój impuls do, do zrobienia czegoś swojego no a o presety już e, dziewczyny pytały od, od, od ponad roku już w zasadzie od bardzo dawna To no więc w końcu się spięłam e, i zrobiłam wydałam i, i są czyli to jest zawsze taka reakcja u ciebie trochę tak trochę tak ja to, jestem, ja to jestem trochę, wiesz, leniem, chcę się przyznać, ale yy, ja muszę być bardzo zmotywowana, <grybujesz> żeby coś zrobić. <grybujesz> jest mi ciężko <grybujesz> czasami. No, ogólnie są, są takie różne teorie na temat motywacji, i mi się spodobała taka jedna <grybujesz> teoria. Ona mówiła o tym, że wielką krzywdą jest na przykład pomaganie różnym ludziom, takim powiedzmy, w trudnej sytuacji materialnej, dlatego że Człowiek, który na przykład właśnie ma tak, że wiesz, ledwo koniec z końcem wiąże, no to się zepnie, nie? czyli na przykład, jeżeli chodzi o takie porównanie do fotografii, to nawet taka sytuacja tej pandemii, o której mówiłaś, pokazała, że jest w nas więcej kreatywności niż podejrzewamy. Czyli że na przykład w momencie, w którym śluby były zablokowane, były zablokowane możliwości spotykania się na sesję, u fotografów, którzy mieli. Całą swoją firmę opartą o ten model spotkań, lub też model realizacji jakichś takich powiedzmy właśnie uroczystości na, na zdjęciach, nagle zadziałało coś takiego, że ja muszę coś nowego wymyślić. Nie? I jedni zaczęli się zajmować fotografią biznesową, inni zaczęli coś innego kombinować. I do tego by nie doszło, gdyby nie sytuacja, która na, na nich to wymusiła. I w momencie, w którym ty wchodzisz i mówisz. Tam nic nie rób spokojnie, ja ci tam wszystko załatwię, będzie ciepła woda i podusia, to ty mówisz no tak, że tak. przecież tak. nie będę nic robił. Nie? I, nie mówię, I nie mówię o tym, że, że są takie pewne sytuacje, że na przykład ktoś nie? że na przykład coś się takiego stanie, że fizycznie jest w stanie. No to wiadomo, nie? ale, ale a, a to jest tam to jedna, z, jedna z wielu teorii, ale, ale to tak rzeczywiście działa na motywację. Znaczy, bardzo, bardzo dużo e, biznesów i w ogóle produktów też wypłynęło w, w pandemii. Właśnie wtedy, kiedy ludzie po prostu siedzieli w domu i, e, no i musieli, musieli coś wymyślić, tak? mhm. zmienić zupełnie styl. Bo ty miałaś jaki model mhm. w, w firmie wtedy? No ja, miałam, ja miałam taki już wtedy trochę pół na pół, bo to był pierwszy rok mojego macierzyństwa. E, pierwsze, dru drugie pół roku. I ja już no, miałam wtedy wracać do ślubów. Wróciłam w sumie w wakacje, ale no, mnóstwo ślubów się poprzesuwało, nawet na ten rok, który jest teraz. Um, natomiast miałam, miałam ten swój kurs i miałam um, miałam te e Znaczy, zaczęłam pisać te e-booki, robiłam wyzwania. Ale też wiem z Twojej strony internetowej, że ty y, tworzysz jakiś, y, to się popularnie mówi, content reklamowy dla agencji i marek. To cytat. Trochę już o tym, wiesz to co, już, już trochę, już trochę te od tego odeszłam. To był, to był czas, kiedy, kiedy jeszcze nie miałam Heli i wtedy faktycznie bardzo dużo współprac miałam z agencjami i robiłam dla nich zdjęcia takie reklamowe na Instagram. No, ale potem, jak już się Hela pojawiła, no to jakby rozłożenie w domu, też takiego domowego studia zaczęło być po prostu bardzo problematyczne. Mhm. A to chodzi I... o takie zdjęcia typu flatlay, tak? Dla takie, taki tak. Różne? Wtedy akurat jeszcze były bardzo popularne takie zdjęcia, więc takie mhm. zdjęcia wtedy robiłam. Mhm. A co już taki hype na to gdzieś minął, tak? E, wiesz co? Albo mi się wydaje, że minął, albo ja już po prostu wyszłam e, z tego towarzystwa i już nie mam, e, nie obserwuję, nie mam też kontaktów już takich, więc e, już przestałam na to zwracać uwagę. Być może to nadal e, jest, natomiast ja już tego nie, nie widuję. To też wiesz. E, Ciężko jest śledzić wszystkie trendy. No, po prostu śledzisz to, co, co uważasz w danym momencie za słuszne i nie obchodzicie cała reszta, więc ciężko być, wiesz, na bieżąco ze wszystkim. Mhm, no? Ale to też, to też może być tak, że nas algorytmy blokują od tego. No może, może, tak, parę tak. Parę lat temu, zdaje się, że dwa, trzy lata temu, pamiętam, że był taki proces w Stanach, Facebook był sądzony, za zamykanie ludzi w bańkach informacyjnych, nie? I to też można potem sobie przełożyć na przykład na Instagramie, jak to jest, że zwrócisz na, na coś uwagę. Ja na przykład ostatnio tak się zatrzymałem na dosłownie ze 2-3 sekundy. Taki widoczek był, fajna muzyczka, Alpy, no nie? I tak sobie się, ale czadersko. I teraz y, dwa dni wchodzę na, na Insta. To jest tak, że cały czas właśnie. W podobnym stylu te, te filmiki mnie atakują, nie? I, i, i to jest to. To jest, to jest straszne, chociaż jakby, no wiadomo, że z, to, to nie jest tak, że ktoś mi każe tam wchodzić, nie? To ja ze, ze swojej własnej, że tak powiem, nieprzymuszonej woli wchodzę i nic dziwnego, że to mnie atakuje, no bo oni też mają tym interes. Więc może ty zaczęłaś po prostu Więc, inne, tak, rzecz, ja, inne zdjęcia wiem, oglądać? Ja zaczęłam inne rzeczy dokładnie też publikować pewnie i no, już wypadłam. Tej bańki. Dajcie znać na grupie słuchaczy niezłe aparaty podcast na fejsie, czy, czy zdjęcia typu flatlay jeszcze są w modzie, czy, czy to już może coś w rodzaju tego selective color, że już nie modne. O, oh, no może tak być, no może tak być. No, no tak, są pewne trendy, nie? Czasami na przykład jest jakiś tam efekt, który dominuje, na przykład parę lat temu było to takie właśnie ten. To, to pospolite ruszenie na, na jakieś zdjęcia, e, obiektywami typu tilt and shift, nie? które są tak, przeznaczone było, do było. architektury, to się uh -huh. stosowało w portretowaniu. Tak. Teraz rzadziej. I to już nie jest teraz modne. To znaczy, może modne? Nie wiem, ale nie jest, może być może w, w takich dużych ilościach, nie stosowane. Bo to, bo to też jest tak, że, że wiesz, że, że tak. No właśnie, do tego też trzeba chyba mieć duży dystans, prawda? Bo um, ja, też, ja też się czasem fiksowałam na tym, żeby być w trendzie i robić to, co jest modne, a, a potem. No a potem się okazywało, że to na przykład jest niezgodne w ogóle z tym, co ja czuję i co ja chcę robić. I, i stawałam w takim rozkroku no nie? To tak wie, Wiele osób się tak mhm. gubi, nie? bo y, pamiętam taką rozmowę kiedyś na targach y, podeszła jedna dziewczyna. I powiedziała, że to jest jej moment. Ona wszystko zmienia, po prostu wiesz. Pogrzebie tą markę, którą ma, i ten styl wszystko spali, wyrzuci i tak dalej. Teraz będzie od dziś robić tylko takie zdjęcia jakieś, bo ona tak czuje, że to jest to, nie? I ja tak sobie myślę, dobra, ale to może tak drastycznie chcesz działać. Czasami to się sprawdza, ale jeżeli wskakujesz już na jakąś taką falę, która już ten moment kulminacyjny ma gdzieś za sobą. To nie wiem, czy to, jest, czy to jest dobre, żeby tak wszystko pogrążać, nie? Bo można na przykład eksperymentować w biznesie w, z, ze z fotografią, z czymkolwiek, ale to ja bym był zawsze, jakby, daleki od tego, żeby. Palić jakieś mosty, nie? że okej, okay, można tworzyć nowe marki i wymyślać. Ja też zakładam nowy kanał, tu drugi kanał, trzeci kanał, komuś tam pomagam, coś robię. I jeszcze tam dokładam jeszcze różne pomysły, ale to nie jest tak, że coś wiesz, coś z czegoś tak rezygnuję zupełnie, chociaż wyłączając z tego przypadek skasowania wszystkich podcastów, ale, no, ale no, to właśnie. jest tam in, in, insza inszość, więc może. Więc no może to był radykalny. Nie krok, będę tak. rozpędzał. Tak. Ja trochę, ja trochę mam za sobą, właśnie taką, taką historię swoją, no bo ja od początku robiłam te jasne zdjęcia i tak bardzo się zafiksowałam na tym punkcie, że potem, kiedy one powoli mi się przestawały podobać, to ja nadal musiałam je robić, tak, bo musiałam je robić dla klientów. I, no i stanęłam przed olbrzymim kryzysem. Myślę, że to było z 5-6 lat temu. Nie, czekaj, pięć lat temu mieliśmy podcast, to tak po tym podcaście. To było na pewno. E, Za cztery lata temu. I e, no i długo się zastanawiałam, czy w ogóle tego nie rzucić w cholera wszystkiego i, i po prostu przestać robić zdjęcia, mm, bo przestało mi się podobać to, że byłam zamknięta cały czas w jednej, w jednej bańce. I jak teraz sobie myślę, um, znaczy jak słyszysz na przykład, że ktoś szuka swojego stylu i że tego tak bardzo chce do niego dążyć, żeby to był taki jeden wyrazisty. To mam takie, ok, okej, jakby spróbuj, no nie, pójdź sobie do tego kąta, ale jakby nie zakopuj się w nim za bardzo, bo potem bardzo ciężko jest z niego wyjść. Ale co chciałaś zmienić wtedy? No chciałam robić ciemne zdjęcia. Zupełnie, bo, tak? Wiesz, to trochę tak. Ale no, ze skrajności miałam, w skrajność? Aż tak, tak bardzo? Tak, tak, miałam, miałam taki kryzys, miałam taki kryzys i... Um, ale na skutek czego? Co, no, Oglądałaś się czegoś? Ktoś ci powiedział? Wiesz, to... Tak, tak. Ja myślę, że to był wynik tego, co się wtedy działo też właśnie, co było modne. No wtedy były bardzo modne ciemne zdjęcia. Nie wiem, czy no, pamiętasz na pewno jeszcze taki bardzo ciemny, rustykalny, leśny klimat. On już chyba trochę przeminął, tak mi się wydaje, albo znowu Nadal nie, nie, nie wyświetlają to znaczy sobie... się już takie zdjęcia. On sobie, on sobie po prostu istnieje. Gdzieś jest, jest ten nurt po prostu, tak jak, tak jak zresztą chyba wszystkie, bo to nie jest teraz tak, że jakiś dominuje. Nie? Po prostu tego tyle jest. Chociaż nawet można powiedzieć, tego tyle jest, a w zasadzie jest mało. Nie? Jakby tak zanalizować, jakby zestawić to wszystko, co jest, jakieś różne sposoby obróbki, pozowania, czegokolwiek, to nam się wydaje, że tego jest pełno. A tak naprawdę jakby to skategoryzować uporządkować, to by się okazało, to znam raptem 6-7 różnych no, styli. Tak, ale już w tym samym można, hmm. można się pogubić. Ja na przykład czułam się wtedy bardzo przytłoczona e, tym, co widziałam, e, co mi się wyświetlało, nie wiem, co zdobywało nagrody i, i myślałam sobie po prostu, że ta moja fotografia jest e, nie wiem, nieadekwatna do czasów, nie, modna, tak? No, trochę trochę miałam, miałam gdzieś taki kryzys w głowie. Na szczęście potem miałam e, helę, miałam przerwę taką po prostu, bo ta pandemia przyszła i, i trochę mi to wszystko uporządkowało w głowie, że ja jednak e, e, chcę robić zdjęcia takie, jakie czuję, a nie takie, jakie są modne i, e, no i nie, 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 nie robiłam jakichś radykalnych kroków. Natomiast cieszę się, że dałam sobie też przestrzeń na to, żeby sobie trochę poeksperymentować, żeby sobie porobić różne jakieś tam swoje wyzwania i, i siebie pochallendować trochę. No i wydaje mi się, że trochę mi się ten styl zmienił, jak sobie tak patrzę na te moje zdjęcia. To już nie są takie wiesz, pastelowo jasne, tylko już są inne, natomiast one nadal są w moim stylu. No. Mhm. Czy teraz a... jestem z siebie zadowolona? Czy jak dostałaś takiego szmergla na punkcie tych czarnych, mhm. to jakoś to wrzucałaś w sieć, weryfikowałaś nie, to ze swoimi nie. panami? Nie? nie, nie, nie. nie, Bałam się oceny, wiesz? Bałam się, bałam się wyjścia po prostu z tej, z tej bańki. Że mhm. ludzie sobie pomyślą, okej, okay, to znaczy, że co, do tej pory kłamałaś, a teraz jesteś prawdziwa. Jakby... Czyli no. zachowawczo do tego podeszłaś. Trochę tak. No, tak, ja taka jestem. <laughs> Najpierw przemyślę 100 razy, zanim coś pokażę. Powiedziałaś, że to się stało po podcaście, i jest, w logice jest taki, tak, tak, taka zasada. Propter hawk, ergo propter hawk, czyli po czymś, a więc wskutek czegoś. I się zastanawiam, czy podcast, skoro <laughs> wymieniłaś go. Miałby coś wspólnego z tą Twoją nie. jakąś zmianą w podejściu do fotografii. Nie, absolutnie nie. Nie. Um, pamiętam, że było pod tym podcastem mnóstwo cudownych, takich bardzo wspierających komentarzy i, um, i to mi tak. To, 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 to mi się bardzo wtedy przydało też. Widzicie, słuchacze, chwalą no. nas. cieszcie się faj, fajni <laughs> jesteście. I to, to się chyba właśnie sp sprawdza nie? takie, że że po prostu ci ludzie, którzy przychodzą, oni się dzielą czymś i potem, jeżeli dostają też od tych słuchających jakieś właśnie fajne, fajne słowa, no to, no to to jest taki też, też zysk, nie? że wiesz, coś tu dałeś, coś może podpowiedziałeś fajnego, a, a w wielu rozmowach właśnie bardzo dużo fajnych rad się pojawia w podcastach, więc, więc fajnie, że też to działa też w tych dru drugim kierunku, no nie. Czyli mówimy teraz y, o, o tej twojej historii, y, jak to żeś przezwyciężyła jak to mówi się <gry> tak y, polskim językiem, y, swój kryzys taki. I co tak, poczułaś się lekko wtedy, tak, że mm. już znowu możesz działać w zgodzie ze swoim sumieniem? Tak, Wiesz, fotografię? to trochę tak, tak, tak. Ym, po pomogło mi też to, że miałam przerwę od zdjęć ym, ślubnych, bo ty tych ślubów miałam bardzo mało ym, w porównaniu do wcześniejszych lat. W tym, w tym pierwszym roku pandemii i no, wszystkie te, które mi się akurat trafiły, to jakby było totalnie w moim stylu i um, absolutnie super się, super się na nich odnalazłam. Um, natomiast potem już um, z każdym kolejnym zleceniem było mi łatwiej um, jakoś tak sobie to po swojemu poukładać. A może to było też hmm. u Ciebie takie zmęczenie może. tematem, albo wypalenie? Nie wiem, czy się boisz może, takiego? Może, może. Nie, nie czy... boję się, absolutnie. Wiesz, ja ostatnio rozmawiałam właśnie z moim Łukaszem i mówię mu, że y, mam trochę dość, i, bo ostatnio też miałam trochę dość y, w ogóle pracy fotografii. Y, a on mi mówił, słuchaj, jak, jak ja bym miał pracować 9 lat w jednej firmie, to też bym miał dość. <laughs> I robić cały czas tak naprawdę to samo z tym samym szefem. No więc e, e, miałam dość, tak. E, myślę, że, myślę, że każde, na, na każdego przychodzą takie, e, takie etapy, no nie? To jakby nigdy nie jest e, stała e, taki wiesz konstans, no nie? Tylko sinusoida raczej. I, e, i raz, raz jesteś na górze, raz jesteś na dole i Trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że to jest zupełnie normalne. Kiedyś były takie dyskusje właśnie a propos tego, ile jest, jaki jest termin ważności fotografa. Czy tak wiesz, tak pod kątem jakichś właśnie takich powiedzmy komercyjnych specjalizacji, nie, nie tego, że zupełnie rzucasz fotografię, bo to myśl, wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Jak już raz się nauczysz robić zdjęcia, to nawet jeżeli potem na nich nie zarabiasz, to i tak fotografujesz, bo to, bo to jest jakby. Uzależnienie, lub też takie przyzwyczajenie albo potrzeba sama w sobie. I, i, I taka cyfra, która się pojawiała wśród tych takich właśnie, powiedzmy, opinii na temat tego, ile można tak psychicznie wytrzymać w takim zawodzie, to jest 10 lat. Nie wiem do czego, ale tak się, tak się pojawiały takie odpowiedzi. Okay. Nie, że... No to powoli zmierzam do tego. I co? <laughs> za rok zobaczymy za rok. Jesteś co będzie. na tej drodze do 10 lat. Ale ale wiesz co? Ja sobie właśnie tego ostatnio nawet rozmyślałam o tym, bo te dziewięć lat mnie w ogóle uderzyło bardzo, że to już. Um, I myślałam sobie o tym, co ja myślałam 9 lat temu, jak zaczynałam, um, o takich fotografach jak ja, z dziesięcioletnim doświadczeniem, że to są totalne dinozaury, że już jakby nie, nie są w ogóle w trendach, nie nadążają i... No wiesz, robią zdjęcia w sepi. Um, Ale nie dzieliłaś rybi, się nigdzie publicznie... I rybiłokiem. Publicznie, nie dzieliłaś się nigdzie publicznie takimi opiniami? Nie, nie, nie. nie. Wtedy nie, wtedy jeszcze Takie nie. prywatne twoje przemyślenia. Tak, nie? tak. Um, no i... Um, no i teraz jestem właśnie w tym momencie, kiedy, wiesz, pary ślubne mówią do mnie, proszę pani, no bo to już nie jest to pokolenie moje, bo moje pokolenie już, już wzięło śluby w większości i no uderzyło mnie to ostatnio, co, co to będzie. Ale nie wyobrażam sobie siebie w innej pracy, więc myślę, że zdjęcia cały czas będę robić, natomiast no, od ślubów to tak już powolutku gdzieś tam zmierzam w stronę, w którą nie pomyślałabym właśnie te dziewięć lat temu, że będę chciała iść, a jednak to pamiętam. To w tym planie teraz. Ja nie mam jeszcze planu. Tak? Tak, mam plan taki, że po prostu ograniczę śluby. Mhm. Tak. Zobaczymy, zobaczymy, co się, co się wydarzy. Bardzo, bardzo mnie kręci ta ścieżka. Ta ścieżka taka dydaktyczna, że tak powiem. Ja chyba mam to w genach trochę, bo moja mama jest nauczycielką i cała moja rodzina jest. Taka nauczycielska, więc lubię to robić. Bardzo to lubię robić, bo mam z tego olbrzymią satysfakcję i to mi też jakby daje kopa, napędza. Ale to czekaj, to, to ty mówisz, że jesteś na drodze ograniczania ślubów i teraz y, trudno mi to sobie jakoś wyobrazić. Wiesz, jak to się dzieje? Czy to jest tak, że ty jakiś sobie robisz pod, pod swoją firmą dołki kopiesz, żeby tych zleceń było mniej, czy zostawiasz, wiesz, wyższą barierę, powiedzmy finansową eee, dla klientów? W, wiesz co, znaczy nie, moja bariera już jest postawiona. Powiedz, powiedz szczerze, jak stracić klientów? Daj jakąś radę. Moja bariera finansowa już jest postawiona yy, i myślę, że, chociaż nie wiem do czego mnie zmusi teraz inflacja, ale na razie jest, jestem zadowolona z tego, jak zarabiam, natomiast nie chcę się już jeździć I, i dlatego, tych ślubów mam mniej, bo po prostu nie mam już siły na to, żeby jeździć po całej Polsce. Stawiam na śluby w Warszawie i, i w Krakowie, bo w tych miejscach mieszkam w sensie w Warszawie mieszkam, w Krakowie bywam bardzo często. No i to są, to są te dwa regiony, kiedy, gdzie ja te śluby mogę robić bez żadnej straty takiej e, dodatkowej dla mnie. E, natomiast e, jakby no, zarabiam też w inny sposób. To nie jest tak tylko, że zarabiam na ślubach, więc e, m, nie, nie kopię pod firmą dołków. <laughs> Mam nadzieję, że jeszcze długo będę w stanie zarabiać jako, jako fotograf i tak pracować. Ale to, no. powiem Ci, że to może być trudne, bo jak człowiek stawia takie, powiedzmy, bariery, to mm -hmm. to, to jest Stawiałeś jak, takie. Jak, z, jak z wodą, nie? Że stawiasz barierę, a ona z drugiej strony chce wejść, nie? To, Przecieka. No tak Okej, okay. mówisz, lubię, że lubię takie... nadal masz jeszcze nie, nie, ale... jakieś? Pytania? Ślubne Ślubna? To znaczy, pytania? Tak, tak, pytania, pytania to tak, tylko chodzi o to, że yy, bo, bo dobra, to jak już ten temat wypłynął, to trochę też się zwierzę. Bo ja parę lat temu, znaczy ze trzy, postawiłem sobie taki cel, że na razie spróbuję bez ślubów, nie? I y, usunąłem wszystkie możliwości kontaktu ze strony, tam z Facebooka i tak dalej. No to ja nie, ja nie jestem taka radykalna. No i, i, i te pytania przychodziły. Więc ja sobie tak pomyślałem, że to jest troszkę podobnie jak. E, w liceum, nie? Bo to, to, to jest takie porównanie, ja chyba go st je stosowałem już wcześniej. Że jak na przykład jak ktoś się tam chcie, się chciał z, y, z kimś tam umówić, no to jak tamten mówi, a, że nie, no to ta osoba jeszcze wiesz, jak to nie? To już w ogóle wiesz, ta ambicja, nie? <ścoughs> tych ludzi. I z klientami może podobnie jest tak, że wiesz, mm -hmm. ty mówisz, do, no bo pamiętam taką historię, taka jedna pani mm, powiedzmy umówiła się, ze mną i z Kasią, bo wtedy jeszcze działaliśmy w duecie, na spotkanie i ona nam przedstawiła jakby swoją wizję ślubu i my stwierdziliśmy to nie jest to, co byśmy chcieli sfotografować i powiedzieliśmy jej, że my nie jesteśmy właściwymi chyba osobami, których ona szuka. I ona się bardzo wkurzyła i bardzo jej tam skoczyło takie, wiesz, takie zapotrzebowanie akurat na nas. I to była też taka ciężka sytuacja. I wydaje mi się, że jak to, to zależy też wszystko od tego, jak to komunikujesz, nie? Że na przykład nie wiem, może nie jestem w stanie, bo jestem matką i nie mogę dojechać tam do Szczecina. No to jeszcze ktoś zrozumie może, nie? Ale, ale jakby ktoś, jakbyś ty powiedziała, nie, bo ja tutaj staram się na przykład tylko mieć liczbę dziesięciu i to jeszcze w odpowiednim stylu, żeby były. Ja też. Nie, wiesz co? Um, co jest ciekawe, ja nigdy nie pytam ludzi o, o styl, o, o to, jak będzie ten ślub ich wyglądał. Już nie mam aż takiego parcia na to, żeby. Po prostu wiem, że przychodzą do mnie ludzie, którzy są świadomi tego, jakie ja robię zdjęcia, i, no i też są świadomi tego, jak, jak chcą, żeby ten ich ślub wyglądał. I jakby naprawdę 90%. 5% moich ślubów to jest takich, gdzie się po prostu wszyscy zgrywamy ze sobą i jest super. No, na palcach jednej ręki mogę policzyć śluby przez te 9 lat, kiedy, kiedy było mi trudno się z kimś tak wiesz zgrać. Ale to mówisz, I o tym... I estetycznie, i, no, i też charakterologicznie, bo tak wydaje mi się, że to czasem idzie w parze. A co dla Ciebie ważniejsze? <laughs> Charakter. <laughs> Dobra odpowiedź. Nie, no ale to naprawdę. Wiesz, naprawdę bo to wiesz, można zrobić ślub w przepięknym miejscu, ale, ale po prostu, jak, jak nie czujesz wajbu z parą, to, no to, jest, to jest średnia praca. I nie, nie polecam nikomu, żeby lecieć tylko i wyłącznie na wygląd um, sali i, i otoczenia. Mhm. Bo to może być bardzo zgubne. Bardzo. A mam wiele par takich, miałam gdzieś tam w portfolio, z którymi po prostu śluby życia i fantastyczne, a wiesz, mogłyby być w zwykłych salach takich weselnych, gdzieś tam pod, pod Krakowem i było naprawdę ekstra. To dobrze. No, nigdy, nigdy tego tak nie, nie, nie kategoryzowałam. I wiem, że tam. Niektórzy fotografowie mają jakieś, nie wiem, do, do wyboru przy kontakcie, gdzie ten ślub, w jakim miejscu, jaki styl i tak dalej. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Ja chyba miałam. Myślę, że. Wiesz, ale to, tak? to, to przychodzi chyba z czasem, bo to jest tak. No chyba tak, masz, oczywiście, masz pewne że tak. Etapy, nie, że jesteś na etapie budowy portfolio, no to wiadomo, że zwracasz uwagę na tę estetykę bardziej niż na cokolwiek innego i zależy, żeby to jakoś fajnie wyglądało, bo to wiadomo, że każde takie zlecenie, które jest wizualnie atrakcyjne, ono przyciągnie więcej widzów. I też niekoniecznie... W tym samym stylu, no nie? Ale też nawet zamówienia nie muszą być w tym samym stylu, bo komuś się to może spodobać i on myśli, że też jest w tym samym stylu, a potem są dekoracje w, w stylu, wiesz, takich przedstawień w przedszkolu i komuś się wydaje, że przecież to jest bardzo podobne do tego, co on tam miał na blogu, nie? Gdy tak po przychodzisz. Ale to jest też, to jest, to jest też taki, kurczę, widzisz, yy, hamskie, nie? Że, że tak w głowie ci się pojawia takie, że ale te dekoracje, ale to coś tam, ale jeszcze jedna A to jakaś. Tam jest to jest przecież totalnie nieważne. Głupie, to no. jest tak głupie, ale. Ale do tego też trzeba każdy dojść. Musi wiesz? przejść tak. przez to. Mhm. Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, bo ja jakby nie jestem święta, oczywiście, że na to też zwracałam e, dużą uwagę zawsze. E, natomiast. E, Natomiast w jakimś po prostu momencie y, przestaje, to być, przestaje to być istotne i bardziej chyba się zwraca uwagę na to, z jakimi ludźmi po prostu pracujesz. I dlatego no, dla mnie to jest w ogóle esencja fotografii, tak? Współpraca z klientem, z takim, wiesz, wymarzonym klientem. Dlatego ja na przykład nie robię sesji biznesowych, bo no, jakby dla mnie ludzie w korpo nie są moim klientem wymarzonym, bo nie okażą mi takiej wdzięczności za te zdjęcia jak, wiesz, zadowolona rodzina z sesji rodzinnej a to, to jest na przykład dla mnie bardzo ważny czynnik obok tych finansowych wszystkich i um, takich przyziemnych, to ten taki emocjonalny, to jest, to, to jest dla mnie bardzo ważne. A skąd wiesz, że nie okażą? Próbowałaś? Próbowałam. <grytanie> <grytanie> Próbowałam, dlatego też już nie robię na przykład tych sesji um, tych sesji takich stricte produktowych, no bo to też był po prostu produkt, tak? Zdjęcie jako produkt. A nie, jako, um, a nie jako jakaś tam emocja. I ty czego, Mniejsza, in, czego większa, innego po prostu wymagasz mm -hmm. od tej pracy? Trochę tak, tak. Fotografia jest fajna, że masz wiele możliwości, bo na przykład mm -hmm. komuś może właśnie to pasować, nie? że tylko przychodzi, jest jakaś taka techniczna robota do zrobienia, pik pyk, pyk, zrobione, i tam nie trzeba, nie wiem, z, z taką rodziną później gadać, na przykład dwie godziny. O dzieciach, o czymś. Na tam. przykład. Bo ktoś tak. po prostu nie ma tak. na to ochoty. Bierze, bierze swoją łódkę, idzie sobie popływać na jezioro i ma że, że tak powiem, dystans do wszystkiego, nie? Widziałam ostatnio łódkę u Ciebie. Tak, u mnie? A no. wiesz, powiem Ci, że w tym roku to jest tragedia, bo ja byłem chyba ostatnim, który wodował swoją łódkę na jezioro i tak. Szczerze powiedziawszy mm -hmm. właściwie spadło, spadło mi chyba, nie wiem, jakaś ambicja żeglarska, że tak poczułem się taki najgorszy ze wszystkich, nie, że w zeszłym, roku, w zeszłym roku, wiesz, przed majówką, już ja na jeziorze pływam sobie, wszystko, wiesz, w ogóle pusto i tak dalej, a teraz tak jakoś, nie wiem, chyba, chyba coś zaniedbałem. I to, I to może być tak. Wiesz, że... może teraz ty jesteś w takim dołku. Pamiętaj, tak, nie mów, że żeglarskim, wiesz... nie? No, zawsze, zawsze jest potem droga na górę. Ale to się... chyba wolę być w żeglarskim dołku niż z firmą, bo, bo też to tak może być. A, no tak. a mówiliśmy o tej, o tej takiej fazie, że wiesz, że pojawia ci się powiedzmy nowy człowiek, członek rodziny i, i nagle patrzysz, kurczę, tak jak u mnie było w przypadku pierwszej córki, to. Tak było, że ja się zorientowałem po chyba trzech miesiącach, że moja strona z wyników Google zniknęła w ogóle, nie? Bo tam, tam był taki atak hakerski. I zobacz, w takim momencie to jak masz tak, że patrzysz, no, wszyscy już mają łódki na jeziorze, no to straszne, nie? Ale mm -hmm. jak, jak twojej mm -hmm. strony nie ma w Google, to to mm -hmm. jest faktycznie mm -hmm. tru tak. trudny. Trudny moment dla każdego przedsiębiorcy, więc lepiej tak niż odwrotnie. Zdecydowanie. No, to, to, to było trudne. Ja, tak, ja się cieszę, że, że też. Nie wiem, może to głupio zabrzmi, ale nie mam też jakichś takich olbrzymich ambicji na zarabianie nie wiadomo jakich pieniędzy. Dlatego też nigdy się aż tak bardzo tym nie stresowałam. Ważne było dla mnie to, żebyśmy mieli co jeść, mieli gdzie mieszkać i za co ZUS zapłacić. ZUS, tak? Płacisz ZUS? A, ty nie płacisz, no, ja płacę. Nie, płacę, płacę. A chcesz te? powiedzieć tą historię, czy nie? Bo, bo mogę ci powiedzieć, nie, bo teraz... Ale po prostu przestałeś płacić, czy... Nie, 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 nie. Poczekaj, nie mogę takich rzeczy mówić, bo zaraz przyjdzie pani z urzędu. Nie, nie, po prostu jak założyłem spółkę, to tam płaciłem chyba 5 dych tego ZUS-u. Tam mhm. jest taki motyw, że z znaczy, z tytułu mianowania prezesa, to nie jest tam niby stosunek umowy o pracę. Nie? I tak, tak się tam interpretuje. No i w każdym razie tam chodziło o to, że ja miałem sobie taką umowę ze spółką. No i wszyscy ci, którzy mają, to to wiadomo, czają o co chodzi. I, i tam wychodziło tego ZUS-u, tam pięć dychnie tam obie te składki. No i w każdym razie, teraz jak Nasi dobrodzieje chcieli, wiesz, walczyć ze wszystkim i nam nieba przychylać, to zrobili jakiś taki nowy system, ten podatkowy, to jest ten polski nieład. Mm -hmm. I, I tam wyszło, że się bierzemy za tych prezesów krwiopijców nie, i też tam podwyższyli. No ale. Suma summarów, jak tam wiesz, potem to się wszystko doda, odejmie, tam jakieś inne, że tak powiem, porządki w firmie zrobi, to niby ten ZUS urósł faktycznie, bo to się chyba płaci teraz około 300. Natomiast zmalał tam jakiś inny podatek i, e, i tak w liczbach bezwzględnych jeszcze jesteś do przodu bardziej niż przed, tym, nie, przed tym nowym nieładem. Nie? Okay. Także. No, ale, ta, no, ale przynajmniej ta satysfakcja, mm. że wiesz, że, że no ten ZUS, no nie w tym kontekście, ja nie wiem, ilu słuchaczy wierzy w emerytury, ale ja bym polecał, żeby samemu zadbać o emeryturę, niż, o, niż liczyć na to, że będzie. Nie? No to zdecydowanie. No. Ale, dobra, zbuczyliśmy nam bardzo, nie wiem, ten, też. Dlaczego? No to są zagadnienia <laughs> e, biznesowe. Są zagadnienia, którymi się mój księgowy zajmuje, nie Słuchaj, ja. no przecież... Właśnie dlatego go mam. Widzisz, no to ja, ja oczywiście też pochwalam, że Ktoś powinien mieć, każdy w zasadzie księgowego, wiadomo, no ale księgowy to nie jest doradca podatkowy, więc ty do niego musisz przyjść z gotowym planem, nie? Ewentualnie, jak on ci powie, ten plan jest szalony, panie Jacku, no to wiesz, to powiedz, do widzenia, za miesiąc już zrywamy umowę, nie? Bo ja nie chcę takiego, wiesz, kogoś, kto, kto, kto mi będzie doradzał źle, nie? Bo, bo, to, bo to też widzisz, prowadzenie w firmy w Polsce to jest też taka zawsze walka, nie? Trochę taka, taki poligon, nie? Że tu ci chcą zniszczyć, a ty musisz nie dać się zniszczyć, nie? I to jest taka gierka. Ja nie mówię, że nie narzekam, nie? Tylko po prostu mówię, że to jest po prostu taka jesteś sytuacja. Jak, jesteś jak taka łódka na tym jeziorze. Tak. Się po prostu musisz tymi falami, wiesz... Płyniesz, nie? I nagle mhm. ci się zmienia kierunek wiatru, no i robisz zwrot. No a powiedz, em, a jak byłeś, jak byłeś właśnie w tym, em, w tym dołku em, googlowym, że tak powiem, mhm. A to udało Ci się z niego wyjść? Tak, oczywiście, że tak. No bo tam było coś takiego, że zawsze masz taką możliwość pokajania się i tam Google przesyła takie jakieś wytyczne, wiesz, co musisz zrobić, no nie? I tylko po prostu ja tam w tym Search Console, czy to się wtedy nazywało chyba inaczej Webmaster Tools. Miałem ustawiony taki adres do kontaktu, nie ten, które, z którego korzystałem, i po prostu mi ten mail przyszedł nie na ten adres, nie? I po prostu jak się dokopałem do, tego, do tej wiadomości, to zrozumiałem, co się stało, i tam były, wiesz, konkretne kroki wytyczone, nie czy znaczy pokazane. No, i chodzi też o to, że na przykład ja kiedyś, jak byłem młodszy i już byłem przedsiębiorcą, no to wydawało mi się, że ja nie rozumiem pism urzędowych, nie, ale jak się tak skupisz, jak zaczniesz czytać, to jest w stanie dojść do jakiejś tam logiki. Co prawda ona jest bardzo ukryta, ale, ale jest, I, i w tych takich wszystkich technicznych zagadnieniach też jest. I jak się wiesz, tak krok po kroku zrobi to, co tam Google prosi, to wtedy cię wiesz, przywracają. No ale to jest, to wtedy pamiętam, że to był taki ten moment, w którym ja zrozumiałem, że jak się nie nauczę raz konkretnie SEO. To będzie ciężko. No i wtedy właśnie tak się zmobilizowałem, bo byłem właśnie w bardzo trudnej sytuacji, nie? czyli znowu wracamy do tego momentu, w którym mówiliśmy, że jak jest ciężko, to ty się mobilizujesz i ty na przykład możesz poszerzyć swoje wiadomości na jakiś tam temat. Nie? Na przykład jak ktoś pójdzie na wesele, patrzy, Kurczę, do tej pory miałem same świetne, przeszklone miejscówki, a teraz jestem w jakiejś yy, bacówce, nie? W ogóle zero światła i nawet nie wiem, jak odbić od sufitu, nie? Bo się nie da, on cofitu pożera całe światło. No to wtedy jesteś w takiej sytuacji, że podejmujesz decyzję, muszę się nauczyć lamp błyskowych. To zawsze jest taka sy trudna sytuacja, nie? Bo jakby przyszedł ktoś, kto magicznie. Oświetlić to wszystko i, i, i ty dasz radę, to, 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 to jakby nie znajdziesz tej motywacji, żeby się tego nauczyć. No to zdecydowanie tak jest. Ze wszystkim. No. Jak, jak się prowadzi firma, jak. Hmm, Pojawiają tak się te po takie momenty, tak. nie, że, że masz motywację. Tak. A ty nagrałaś taki film, znaczy nie film, kurs o fotografowaniu te, telefonem. Widziałem. Jakaś taka jest platforma. O, pan. Jest. Pani swojego czasu, tak? Dobrze zapamiętałam. Jest. No, jest znany tak. taki podcast chyba, tak? To coś to, to z tym. Jest. Związane? Ola też miała podcast, tak, tak. No i, i słuchaj, i teraz y, ja się zastanawiam, dobra, to telefonem, telefonem. No to wiadomo, że to można część rad takich przełożyć, ale czy ty jakoś właśnie miałaś taki namiętny romans z telefonem i fotografowaniem nim, zanim się za to zabrałaś, czy to Wiesz jakby... Ta propozycja ja... tego nagrania, czegoś takiego cię zmobilizowała do tego, żeby temat zgłębić? No na pewno w kilku aspektach tak, natomiast ja zawsze fotografowałam telefonem i zawsze bardzo to lubiłam. Do tego stopnia, że połowa naszych albumów rodzinnych to są zdjęcia z telefonu. Bardzo często, znaczy w zasadzie, no, wszystkie zdjęcia gdzieś tam na stories, na Instagramie, które, które pokazuję, to też jest telefon. No, więc te zdjęcia z telefonu, one jakby są żywe. Nawet tutaj przede mną na ścianie wisi kilka. Um, więc nigdy nie traktowałam tego telefonu jako jakiejś takiej gorszej, drugiej kategorii. Um, to jest po prostu inny sprzęt do robienia innych zdjęć. Natomiast nie powiedziałabym nigdy, że nie wiem, że, że, że gorszy, że, że drugiej kategorii, właśnie. No, i tak, musiałam się tam kilku rzeczy sobie doczytać, do, doszkolić się, dooglądać, ale, no ale jakby większość, większość też spraw typu kompo kompozycja, kolory i tak dalej, światło, no to wszystko można przełożyć też z takiej no, normalnej fotografii. Na fotografowanie telefonem. A jakbycie ktoś zapytał, jaki mm -hmm. model ma najlepszy aparat, to byś też. Nie, nie powiedziałam, nie, dyskusję? absolutnie nie. <coughs> tak. zawsze, odsyłam, zawsze odsyłam do ekspertów w dobrych sklepach fotograficznych, bo tam chłopaki po prostu są cały czas na bieżąco i oni siedzą w tym temacie, i dla nich no, to jest ich temat, tak? Więc oni się hmm. na tym znają. Ja nie muszę się na tym znać, ja mam jeden aparat. Um, jakby jeden system w ogóle od, od tych 10 lat, więc przepraszam moje dziecko. Nie szkodzi. Płacze. To niech przyjdzie. Nie no, co to, zamknę okay. To ty nie czytasz stron typu Canon Rumors albo coś takiego? Właśnie jest, wiesz, z zapowiedziami sprzętu. Nie, nie, nie czytam. Nie to ja jestem jedyną osobą, czytam. która... Naprawdę, no, takie... czy też? Tak? No, oczywiście, wiesz, jakie są pasjonujące strony, nie na, na serio. Ty teraz nie, nie, ironizuję. Powiem ci, że jak zaczniesz, to to, to mm -hmm. jest takie wkręcające, nie? To jest też w sumie mm -hmm. takie ciekawe. To jest, a wbrew pozorom to się łączy z tematem fotografii no, no, mobilnej. No, na pewno. dlatego że w fotografii mobilnej, inaczej obliczeniowej, zaszpanuję, że wiem, to jest tak, że tam są największe odkrycia teraz czynione, nie? Czyli te funkcje wszystkie, ilość mm -hmm. klatek na sekundę, mm -hmm. czegoś tam, jakaś tam rozdzielczość czegoś, in, inna, wiesz, to, tonalne w ogóle możliwości. A tu masz w zasadzie w aparatach takie wrażenie, że to wszystko stoi w miejscu, nie? Tam się dużo rzeczy nie pojawia, nie? oprócz tam jakichś, powiedzmy, sterowania y, autofokusem za pomocą no tak, ruchu gałki no ocznej, dokładnie, nie? dokładnie, dokładnie to chciałam powiedzieć, mm. że chyba tylko to mi przychodzi teraz na myśl. No, a w, a w telefonach to masz co dwa lata, to masz mm -hmm. rewolucja. Mm -hmm. Tak, trochę no. tak jest. No, ale tam też są po prostu większe budżety na pewno, prawda? To na pewno, a, większe, większe no. pieniądze, nie? To, to jest fotografia mm -hmm. taka, powiedzmy, tradycyjna w tym wykonaniu za pomocą aparatu, aparatu? To, to to już jest taki kurczący się nie? Trochę, trochę niszowy już powoli, tak. Znaczy może niszowy to jeszcze nie, ale, ale jeżeli chodzi o te, o te liczby bezwzględne, no bo przecież aparaty te, te w telefonach, one właściwie pogrzebały taki segment rynku. Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy pamięta, że były kiedyś takie aparaty jak kompaktowe, nie? Bo tak, się takie małpki takie. chyba, no, tak to no. się nazywało? Małpki, no, a teraz w zasadzie mhm. jak... Popatrzysz na ten na ten Nie znarynek. ma takich aparatów. Znaczy, w sensie one są, ale one są niewidoczne tak, na tak. ulicy. No, ale to, tak? to, to no. przetrwały tylko takie aparaty, mm -hmm. które już jakiś kult, powiedzmy, mm -hmm. wokół siebie mają, na przykład ten Ricoh, GR, ta seria i one odpowiednio też kosztują nie? parę tysięcy, więc jakby chcesz uprawiać fotografię za pomocą kompaktu, no to już musisz ostro zaboić, jak kiedyś się tam za kilka stów kupowało i cała rodzina się cieszyła, dziadek fotografował i. Dzielił się odbitkami na imieninach. Aha, a słuchaj, a na przykład jak ty konstruowałaś ten kurs, to zastanawiałaś się na przykład, co będzie jeżeli na przykład za dwa lata to, co ty wiesz teraz o fotografii mobilnej, czy też możliwościach Aparatu stanie się nieaktualne, mhm. czy to jakoś uwzględniałaś w swoim programie? Wiesz co, tak, ja ogólnie dostałam takie wytyczne na samym początku, że to musi być kurs dla początkujących takie podstawy. Więc tak naprawdę 90% tego kursu no to są zagadnienia. Takie, które ja spokojnie przekładałam sobie, z, mogłam sobie przełożyć z, z takiej tradycyjnej fotografii, czyli właśnie tam były lekcje o kompozycji, o świetle, o kolorach, um, dużo różnych przykładów, dużo różnych, um, no, różnych zagadnień w, w tych tematach. Natomiast takich stricte technicznych rzeczy to może były ze dwie, trzy lekcje takie, które faktycznie rzeczy, które się mogą zmienić. Trochę o obróbce też miałam e, kilka lekcji, więc e, no zakładam, że za, nie wiem, za dwa lata na przykład ten lejtrum już może zupełnie inaczej wyglądać w telefonie. A co cię przekonało do tego, żeby dołączyć do takiego programu zewnętrznego? Trochę chciałam właśnie wyjść e, z bańki i e, spotkać nowych ludzi, poznać nowych ludzi. No poza tym dla mnie to też było fajne e, finansowo, bo miałam przez pół roku Zapewniony po prostu kontrakt. Trochę się czułam tak jak na etacie, bo, no bo miałam jakby swoją część do zrobienia w danym miesiącu, a na koniec miesiąca wystawiałam fakturkę i, i dostawałam za to zapłatę. I to było naprawdę bardzo komfortowe przez pół roku mieć, mieć taki stały dochód. Ale musiałaś to jakoś mhm. też rekomendować w, w swojej takiej. A tej nie. widowni internetowej, czy? Nie, po prostu nie, nie, nie. To już jakby. Dystrybucja była po stronie. Tak, 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 zdecydowanie. I to, to, to nie było tak, że to się działo cały czas, tylko tam, że tak powiem, drzwi klubu były otwierane tylko dwa razy w roku, więc ten, jakby, sprzedaż trwała tydzień, zanim mhm. się jeszcze w ogóle ten kurs zaczął. I potem dopiero już sobie tam na spokojnie mogliśmy się szkolić, bez żadnej presji, że tam trzeba, wiesz. Zapraszać ludzi i informować o tym cały czas. Ale Więc to, miałam jest, tak... to jest w formie takiego kursu, że wymagana jest Twoja aktywność w sensie. Tak, ja miałam, miałam webinary raz Aha. w miesiącu i to było bardzo fajne. To było bardzo stresujące na początku dla mnie, bo to był taki format, którego um, wcześniej nie, nie robiłam. Natomiast potem się już tak rozkręciłam, że no te webinary trwały nawet czasami dwie godziny. Jak, jak zaczęłam, zaczynałam mówić na jakiś temat, który mnie tam na przykład szczególnie kręcił, o, na przykład o obróbce. No i to było, to było bardzo, bardzo takie rozwijające też dla mnie. Cieszę się, że, że wzięłam w tym udział, bo jakby też przełamałam jakieś swoje, swoje bariery, swoje schematy, zrobiłam coś nowego polecam, by się tak czasem, wiesz, ze swojej bańki wyskoczyć i zrobić coś takiego innego, mm -hmm. nowego. Miałam też z, z, tak właśnie, tak spoza bańki, to miałam też kiedyś bardzo fajną współpracę z Kanonem. A I... właśnie, no, no no, opowiedz, bo ty tam o. coś z fotopłyskiem, nie, <laughs> tak, z, tak, tak. Z Michałem. Um, z Michałem. I um, to było jak byłam w ciąży, odezwała się do mnie agencja, że chcieliby taki um, projekt um, przeprowadzić. Tam napisali w oszczędnie, w bardzo oszczędnie w kilku słowach, nie podali marki um, fotograficznej, um, jaka to ma być. I, no I zapowiedzieli się na wrzesień, a ja we wrześniu rodziłam. E, I pomyślałam sobie, że no trochę ciężko, <grym> e, ale jeśli to jest kanon, to, 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 to dam radę. No i napisałam, że zgadzam się. No i napisali, że to, to faktycznie jest kanon, więc jakby już tam potem współpraca fajnie się potoczyła. E, finalnie się to przesunęło chyba na, na październik, na listopad, więc ja już byłam tak po tym porodzie e, no, miesiąc m, dwa. No, i było, um, to było to do zrobienia. Więc ta współpraca była bardzo, bardzo fajna, bo też mnie challengeowała, musiałam wtedy zrobić warsztaty, musiałam. Um, takie dwie sesje zrobić, z których się musiałam, z jednej się musiałam w ogóle ze szpitala urwać, żeby, żeby jedną zrobić, bo wtedy wylądowałam w szpitalu z helą na tydzień. No, ogólnie było ciężko, ale, ale to mi też dawało trochę takiego kopa, że, jakby, że, że ludzie chcą mnie oglądać i chcą widzieć te efekty mojej pracy. A dla mnie wtedy na początku tego macierzyństwa, kiedy ja siedziałam cały czas w domu z helą i nie robiłam nic innego, to było bardzo ważne. No, żeby, żeby, żeby się tak wyrwać troszkę i, i do, tej, do tej pracy wrócić. Także bardzo miło wspominam tą współpracę. No i potem sobie tam jeszcze. Powiedziałaś, że gdyby to był kanon, tak? Bo po prostu byłaś użytkownikiem. Tej marki znanej? Gdyby to była inna marka jakaś, to prawdopodobnie bym zrezygnowała. Bo, um, bo też mam takie poczucie, że nie, nie wiem, czy chciałabym um, sygnować swoim nazwiskiem, swoją twarzą trochę markę, której nigdy na przykład nie używałam wcześniej. Natomiast na tego kanonu, no to ja już znałam też nowy lot, no nie od lat, więc no, dla mnie to było zupełnie naturalne. A to była jakaś powiedzmy kampania um, promująca jakiś konkretny tak, model? Tak, to był wtedy kanon RP. Okay. Ten bezluserkowiec nowy wtedy wychodził i, i mieliśmy za, za zadanie zrobić nim dwie sesje. Challenge'owaliśmy ze sobą, ale y, Michał ma, no, ma naprawdę dużą siłę przebicia w internecie, więc y, wygrał ze mną. Aha, to chodziło o takie jakby rywalizacje, tak? Dwóch, tak, y, tak. Ale to wy, wydaje mi się, że to bardziej też, <grych> tak jak ty mówisz, że to jest siła społeczności, nie? że jeżeli masz na przykład y, taki pojedynek, y, powiedzmy, dwóch osób, które by były Jednakowo nieznane w internecie, no. Nie, no to może wtedy faktycznie ktoś. Tak, ale wiesz, wybierać. ja też nie chcę, żeby to wybrzmiało, że nie wiem, że czuję się lepsza od Michała, bo absolutnie nie. Michał robi fantastyczną robotę. Nie, ale to, um, to, to zwykle w tych ale... pojedynkach chodzi o to, żeby właśnie tak stwierdzić, no, która społeczność jest, jest większa. I powiem ci, że właśnie a, a propos tego, to mi się przypomina. Taki chyba filmik, jest taki gościu MrBeast Beast na YouTubie i to jest najszybciej rozwijający się w tej chwili kanał. I on zrobił taki, taki film, w którym tam dziesięciu jakichś znajomych z YouTuba zaprosił, nie? i tam było, że jedno z zadań, które oni mieli robić, bo to, bo to jest jakby taki format tego kanału, jest taki, że wyzwania sobie rzucamy i tam wiesz, i miliar, miliony wyświetleń pod każdym filmem, no a w każdym razie ten, ten film, o którym ja mówię, to jest, to był taki, że, że oni też mieli jakieś tam ileś zadań i jednym z tych zadań było, kto szybciej tam ileś tam na kliknięć zbierze, nie? I to było tak, że oni ogłaszali na tych swoich jakichś tam profilach, nie? I to rosło, i tak była ta belka, i tak było widać, właśnie, kto, jaką ma społeczność wokół siebie zgromadzoną, nie? I to też. No to. To też pokazuje, jak te internety w tej chwili wyglądają. Dokładnie, działają. Mhm. To mówisz, że, że po prostu. Te społeczności tam głosowały na wasze zdjęcia jakieś, tak? Tak. Wykonane tak, właśnie tak. A, wspomnianym a, aparatem. Yy, tak, aparatem. No. E, aczkolwiek ja byłam, byłam naprawdę yy, bardzo zachwycona byłam yy, podejściem mojej społeczności z Instagrama yy, głównie bo byli bardzo aktywni i no tam jakby szliśmy nawet czasem web w web a różnice między jakby naszymi obserwatorami są bardzo znaczące ale to um, mówisz o czym o ale Instagramie już czy? jakby bo to było na Instagramie, tak? Tak, no, tak to było to było na Instagramie, no Michał publikował swoje filmy na YouTubie, więc on mhm. na YouTubie jest. No właśnie, ale widzisz, bo pan to... królem szos. No, ale, a... ale ogólnie patrz, jest tak, że może, może być jakieś konto na przykład bardzo rozbudowane na jednej platformie, a na drugiej już nie, nie? I zależy teraz też tak gdzie to no. zadanie miało być wypełnione, tak. więc. Ale już jakby odkładając całą rywalizację wiesz na bok, mhm. e, no to w ogóle cała akcja była, była świetna. My się potem z Michałem poznaliśmy, e, bo byli, zostaliśmy zaproszeni na, na ogłoszenie wyników właśnie tutaj tu w Warszawie do, do siedziby Kanona. Mhm. E, to było też fajne, bo nam wtedy powiedzieli, kto w firmie głosował na kogo. Mhm. Tak? Aż to, aż tak. <noise> tak, tak, tak. Bardzo bardzo miło wspominam tą współpracę. Później jeszcze, tak, jeszcze, jeszcze dostałam od nich, rzucili mi R-kę, r, r, r mm -hmm. na na pół, na pół sezonu, tam na chyba dwa, dwa trzy, trzy, trzy miesiące. I albo co, przekonałaś się do tego modelu? Tak, i dzięki temu tak sobie kupiłam swoją. No. Hmm. To ciekawe, chyba też mam. O, i co? No Jesteś powiem przekonany? ci, że... No, nie, no przekonałem się, no tak, jest. tak, bo powiem Ci, że no w porównaniu do tego, co tam wcześniej miałem, to, 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 to bardzo mnie y, zaskoczył aparat, ale ostatnio też nawet się zastanawiałem nad tym, y, co bym wybrał w tym roku. To w tym roku to już, y, powiem szczerze, miałbym chyba więcej, że tak powiem, y, argumentów za tym nowym A7 nie? w czwartej wersji. Ze względu na politykę, wiesz, mi nie, nikt nie płaci akurat, to mogę powiedzieć szczerze, ze względu na politykę obiektywów, nie? że jest otwarta technologia te, tego mocowania. Są udostępnione, wiesz, te rzeczy, które są potrzebne, żeby, żeby robić obiektywy do tego systemu. No i Canon tutaj jakby bardzo się mocno jakby zawęził. No boli z, mnie to. Tym, boli boli mnie to bardzo nie? I, tak. i, I to widać po cenach. A tu tak. masz i, i Sigma, i Tamrona, i, i sam Sony już bardzo długo robi e, te, te obiektywy na tym mocowaniu, więc nawet zobacz, nawet lajka, która e, też uchodzi za jakiś e, taki aparat ekskluzywny, dla jakichś e, dentystów, czy też e, chirurgów. <laughs> sam <masz>. chirurgów, <laughs> chirurgów szczękowych, to. E, oni też znaleźli swoje porozumienie. Jest ten Elmount Alliance, chyba tak się nazywa, z Sigmą i, i z Panasoniciem. Sonikiem. I widzisz, i, i, i to fajnie działa, nie? bo tu masz wtedy obiektywy. No, możesz... masz większy wybór. Tak, tak. Ja, ja miałam na dwóch ślubach tą 51-2 Canona RF. Ona chyba tam kosztuje 12, 12 tysięcy, jak nie więcej. Więc kosmiczne pieniądze. No i no niestety teraz muszę żyć z Sigmą, bo na razie mnie nie stać na tamten obiektyw. A już wiem, jak, 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 jak pracuje się na nim. I a jaką masz Sigmę? Co to? Co? Mam no. Sigma Art 50, bo po prostu z tym, Z przejściówką. Z, z tak. Aha. No. I faktycznie widzisz taką różnicę? Tak, jest, jest duża różnica. Wiesz, ja te dwa śluby zrobiłam na przysłanie 1-2 całe. Oprócz tego. A wiesz, że czasami można do, domknąć? Znasz tę funkcję? Ale po co? Jak masz takie obiektyw, to po co przywykać? No właśnie. Po to, żeby mieć głębię ostrości. no co ty? Przecież uczysz no. fotografii. Nie, no ja wiem, śmieję się. Nie ale... masz tej lekcji w kursie? To ja nie kupuję. Nie, ja tylko uczę, jak robić na 1, 1 2, 1, 4. To Aha. już tam. wreszcie się nie, nie ma sensu. No, powiem ci szczerze. Nie bo... no. To jest, to jest też takie ciekawe, dla mnie przynajmniej, zagadnienie, że ta właśnie ta głębia ostrości, nie? Bo, to, bo to jest bardzo duża pokusa. Ja miałem kiedyś właśnie 50 1.2 z tego EF systemu, właśnie lustrzanek i też, wiesz, no tak kusiło mnie, żeby właśnie tak robić. Potem po jakimś czasie, po dwóch tygodniach, zauważyłem, że właśnie tam może za dużo nieostrych mam, albo ta ostrość dziś mi uciekła, nie? czyli to stawiało pewnego rodzaju problemy przede mną, i, i tak zacząłem kombinować się z tym przymykaniem przysłony. I wtedy nagle wiesz, odkryłem, to już nie wiem, jak można po kilku latach fotografii dopiero wpaść na to, że wiesz, że foto, fotografia, jak zaczynasz się tym bawić. Pod kątem też, też tych planów, i tak dalej, to to jest dopiero wyzwanie, nie? Że, że mm, no, wtedy, tak, oczywiście. No, no, i, I wtedy był taki dla mnie moment, przynajmniej to ci się zwierzę, że mhm. ja czułem, że na przykład ta fotografia już mi się zaczyna nudzić, że to jest takie jednowymiarowe, a tu nagle. Stawia się, Otwierają się przed tobą takie możliwości nieskończonych kombinacji. Tu masz ostre, mm -hmm. tam masz ostre, tu widzisz szczegóły, tam nie. I w zależności od tego, co chcesz przekazać, bo ja nie mówię, że na przykład tylko na F8 ma sens, nie? chociaż gdybyś porozmawiała pewnie z fotografem, który robi nieruchomości, to by ci powiedział: Panie, czy tam pani, jakby się zwracał do ciebie akurat to. Mm. To, to przecież F8 to jest najlepsze. To nie przesłona, jest przesłona. <laughs> Jeszcze raz? Nie, że, no nie, jak fo y fotograf wnętrz? Tak. Na 1,8? No, nie, na 1,8, na 8. No właśnie. Powiedziałem na 8, 1, no. Powiedziałeś 1,8 chyba. To mogłam ja się przesłyszeć, albo Może ja powiem, powiedziałem, już że sobie... jeden fotograf powiedział 8. <laughs> każdy słyszy to, co chce. To, to co pani A... cytuje, to jest wyrwane z kontekstu, powiem, jak każdy <laughs> polityk w programie śniadaniowym. Nie, no ale tam, tam jest coś takiego, no. że każda specjalizacja hmm ma jakieś tam swoje ulubione przysłony i portretowanie trochę, to faktycznie im Trochę im tak, ja opierasz, sobie nie no? wyobrażam ja sobie nie wyobrażam zrezygnować ze, z, z tego rozmycia I, i powiem ci, że teraz z R6 jest mi dużo łatwiej w życiu, no bo, bo ona faktycznie... Tak. Na oczach. Na oczach zawsze. No chyba, że nie ma oczu. Wtedy mm. jest problem. No, ale tak jest. No i dlatego też ci mówię, że ja te dwa śluby zrobiłam naprawdę na, na, na tej przesłanie 1-2. Yy, I naprawdę większość zdjęć była ostra. Jakby mm. nie, nie miałam jeszcze tak ostrego reportażu chyba, yy, jak wtedy z tym obiektywem. Także zbieram do skarpety na niego. Aha, czyli. Mm czyli jeszcze kilka lat. Jeszcze kilka lat. Ja jak ostatnio byłam właśnie w sklepie i pytałam, czy mają coś pomiędzy, bo kupowałam 35 akurat i pytałam, czy mają coś pomiędzy tą 51,8 i 1.2, to tak pan powiedział, że nie bardzo. I raczej nie mają w planach na razie. Mhm. No bo takie naturalne wartości przysłony, no to jest 1.4, nie? Bo, bo to jest tak zawsze, wiesz jak się z tymi oblicza te Wartości przysłony? Bo to jest tak, że yy, tak, tak, jak się w tych, tych klasycznych aparatach, to było kiedyś na, na obiektywach, nie? że miałaś tam sobie powiedzmy 2,8, 4,5,6 i tak dalej. Tak, tak to szło. Bo to jest też, yy, znaczy po co, po co to w ogóle wiedzieć? Bo ktoś powie, to jest tam jakieś dla gików, ale mm, to jest też tak, że jak o, o pełną działkę przysłony skaczemy, no to, no to też yy, jakby ilość światła nie? Albo, albo rośnie razy dwa, albo maleje o połowę. Lubo odwrotnie, czekaj. Jak przymykasz, to jak, jak otwierasz, to rośnie razy dwa a jak przymykasz, to maleje o połowę. O, teraz się dobrze wysławiłem, żeby potem ktoś mi nie wytknął, że ja coś źle mówię. I, i chodziło o to, że jak masz właśnie co drugą przysłonę, to ona musi być dwukrotnością wartości tej, 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 tej o której mówisz. Czyli na przykład, jeżeli masz 2, 8 i 4, to następna będzie. 2, 8 razy 2, czyli wychodzi 5, 6, nie? I wtedy to są te, to są te klasyczne wartości, bo zobacz, bo po 5, 6 masz, masz yy, przysłonę 8, nie? A poprzednia była 4, czyli 4 razy 2, 8, nie? Jesteśmy w podstawówce znowu. Yy, ta, 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 takie, wiesz, takie, takie rzeczy, nie? Bo, bo to, to chodzi też, że teraz ta technologia, która jest w aparatach, ona sprawiła, że część przynajmniej fotografów już wszystko zostawia tej technologii, nie? I ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment. Co by było, gdybym wiesz, w ogóle nie, nie uznawał tej, tej wiedzy fotograficznej sprzed istnienia, powiedzmy, tych programów automatycznych? I wziąłem sobie taki aparat Sony Alpha 9 Mark II, nastawiłem na zielony. I mhm. jaka tragedia w ogóle, jakieś zdjęcia beznadziejne, wiesz, całe zaszumione, jakieś takie ostrość gdzieś nie tam, gdzie trzeba. I tak stwierdziłem, że w momencie, w którym za bardzo jakby zdajemy się na technologię w fotografii, nie? To, to się zaczynają kłopoty, że jednak nie ma tak, że fotograf nie jest potrzebny w tym Oczywiście. procesie. Oczywiście, że tak. Ale no tak, zgadzam się, zgadzam się zdecydowanie z tym, ale to wiesz, nawet jeżeli ktoś fotografuje na auto, no to i tak jego wizja na przykład, nie wiem, kadru czy, czy kolorów, jakie tam umieszcza w tym kadrze, no to to też już jest jakaś tam forma manualnej e, fotografii. Mm -hmm. Nie no, jak wiesz co, mm. mówimy o tych, co na auto fotografują, to już naprawdę trzeba mieć bardzo wysokie umiejętności, żeby ci zdjęcie w automatycznym programie wyszły, nie? To, ja, ja mam taką teorię, to, to nie <noise> tak, jest nawet, tak. to, nie, to nie jest żart. A jest <noise> nawet taki fotograf, nie wiem czy kojarzysz, taki fotograf ślubny Joe Busing ze Stanów, to jest taki gość, który fotografował ślub Jennifer Lopez i on właśnie mówił, że on na, na zielonym, nie? tylko nastawia na zielony i to jest najlepszy tryb, ale no to wiesz, to ja sobie myślę, że to chyba trzeba być naprawdę na takim poziomie artystycznym hmm. jak ten gość, żeby ci zdjęcia okay. wychodziły, nie? Ale może, on wie, on miał specjalny... może to jest pomysł na kolejny kurs, słuchaj Jacek. To ja ci, to ja ci podpowiem, ty możesz <laughs> zrobić Podzielimy się kasą, bo, bo to jest tak. Joe using. on mówi, że tam trzeba zrobić pomiar światła na dywanie przy tej osobie i wtedy, jak masz na zielonym, zrobisz pomiar na dywanie przy tej osobie, pykniesz tutaj na osobę i masz dobrze naświetlone, nie? Ja tak wow. słuchałem tego w internecie, to ci powiem, że normalnie szok, nie? Okay, a próbowałeś chyba... później? Nie właśnie, nie, nie, nie znalazłem jeszcze czasu na to. A to było kilka lat temu, teraz mi się to dopiero przypomniało. Ale widzisz, niezła no. wykmina, nie? Mhm. No, najbardziej no, zwariowane słuchaj, pomysły widzisz? fotograficzne, które mają sens. O, to taki do, dobry pomysł Ach. na giraj, nie? Jak, ty... zro... słuchaj, jak zrobisz o tym film, to, to tak klikniesz. to chętnie obejrza. Tak kliknę. No, mhm. to, to tak postaram się coś takiego. Wytworzyć. A słuchaj, bo ty powiedz, jak robisz te kursy i teraz jesteś na tej drodze w zasadzie, bo powiedziałaś mi to przed nagraniem, mm -hmm, mm -hmm. żebyś chciała tak to wszystko ustawić sobie, żeby żyć właściwie z, z tego, co wytwarzasz jako, jako mm -hmm. właśnie ten, ten taki nauczyciel, fotografii, mm -hmm. to to jak to sobie wyobrażasz w przyszłości w sensie, że, że będziesz tylko robić te nie, kursy czy masz się. jakoś musisz to wiesz, mhm. zareklamować. Nie, nie, nie chodzi. Znaczy, wiesz co, na pewno jakby w 100% nie przejdę na żadne kursy, tak mhm. wiesz, na, na, na 100%, bo ja absolutnie nie wierzę w nauczycieli, którzy nie, jakby nie robią praktyki. A ja żeby wiesz, kogoś uczyć, mhm. no to samo muszę praktykować i. Um, dlatego śluby na pewno jakby będą cały czas. Tylko już może nie w takiej ilości, po prostu jak, jak kiedyś tam mhm. e, miałam. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt ślubów e, w sezonie. No to nie, nie jestem w stanie tego fizycznie teraz po prostu zrobić. Nie chcę tego robić. E, natomiast nie wyobrażam sobie, jakby rezygnować z tego też tak zupełnie. Myślę, że po prostu proporcje się u mnie gdzieś tam pozmieniają. Teraz będę miała też e, no, dużą zmianę, bo Hela we wrześniu idzie do przedszkola, więc e, odzyskam, mam nadzieję, chociaż trochę mojego Czasu, którego do tej pory nie miałam, bo do tej pory pracowałam nocami i, i tak naprawdę wtedy, kiedy mogłam wyrwać tą chwilę, bo ona nie chodziła, nie chodziła do szłobka, nie chodzi do żadnych placówek, więc no, była w domu ze mną cały czas. No i myślę, że to będzie też mój czas taki trochę na to, żeby, żeby wrócić do myśli, które już mam od bardzo dawna właśnie warsztatowych. Aha, czyli spotykać się tak na żywo? Tak? Na żywotę, My, z ludźmi? Tak, w jakimś kameralnym gronie myślę, że takie. Max 1, 2, 3, trzy osoby. Aha. No to w sumie dobry pomysł, bo masz od razu taką informację zwrotną, nie? Tak, Tego, o działa. tak, tak. Ja ba bardzo to lubię, tak. Bardzo, bardzo lubię takie właśnie ym, sytuacje, gdzie mogę od razu liczyć na. Na rozmowę, tak? Bo nie, nie wierzę, że jakby fotografię można się nauczyć tylko i wyłącznie konsumując, ale też trzeba trochę, trochę porozmawiać o tym, co się, co się właśnie przyswoiło i um, dlatego, na przykład, jak swój kurs uh, sprzedaję, a nie sprzedaję go cały czas, tylko są, um, robię edycję. No to ja wtedy otwieram grupę na Facebooku i na tej grupie jestem, jestem dostępna i każdy może mnie o wszystko zapytać wtedy. Mhm. I no, po prostu wierzę w to, że wtedy się człowiekowi lepiej uczy, jak, jak ma jeszcze jakiegoś takiego, wiesz, mentora mhm. nad sobą, który może rozjaśnić trochę to, co tam sobie doczytałeś czy oglądnąłeś. Mhm. No, no. Pamiętam, pamiętam, że my mieliśmy inny pogląd na te sprawy, że. Ty właśnie jesteś takim zwolennikiem tego, żeby to tak po prostu w takich okienkach sprzedawać, i rzeczywiście jest taki trend w internecie, bo wielu twórców, tych, których ja znam, czy też obserwuję w sieci, to właśnie na takiej zasadzie działa. Są dwie Dziwą. drogi. No, ale ja ci powiem, no? że akurat w moim przypadku to by mi się, a tak szczerze powiem, nie, nie chciałoby mi się. To znaczy, nie tyle, że nawet nie chciało, bo. Z czwórką dzieci to jest tak, jak się ma, że ile możesz zrobić, co, co by tak było, wiesz, takie, że samo się tam jakoś będzie zajmowało sobą w internecie, to to jest dobre. Bo naprawdę mm -hmm. pomnóż sobie razy, cztery. Wiem, nie, wiem, nie, wiem, wiem. I, i zobaczysz, że. I, ilość, ilość czasu, które możesz, czy energii nawet zaangażowania, żeby mhm. właśnie takie, takie zrobić, takie okienka, to powiem szczerze, nie wiem, jakbym miał to wepchnąć gdzieś, nie? No, no nie wiem, ale, ale też bardzo podziwiam to, że, że ktoś tak może się zaangażować w coś tak bardzo cyklicznie, bo nawet na przykładzie powiedzmy takich warsztatów tych stacjonarnych, to ja się zastanawiałem nad tymi fotografami, którzy tak jeżdżą na przykład z jakimś programem przez ileś lat i mówią to samo, nie? I tak sobie, i tak się zastanawiałem, że jakby z, z punktu widzenia tego, że przekazujesz jakąś wiedzę, i niektórzy i, i nowi fotografowie się czegoś tam dowiadują, to jest super, bo to jest takie misyjne bardziej. Natomiast z punktu widzenia tej osoby, która musi mówić to samo, mniej więcej przez ileś czasu, to powiem szczerze, że dla mnie to. Ja Jawi się jako takie bardzo trudne zadanie. Nie wiem, mm -hmm. czy mi było mm -hmm. No, ja, ja mam podobnie, dlatego ten mój kurs wypuszczam tak. No teraz był pierwszy raz od roku, e, kiedy go sprzedawałam. Miałam taką roczną przerwę. Mm -hmm. Um, bo wierzę, że można mieć tego dość, um, mówiąc jakby cały czas o tym samym i to, co jakby... To też sobie trzeba zdawać sprawę, że to, co dla nas jest oczywiste i, i takie no, jakby już mamy to w małym palcu, no to dla wielu ludzi to jest po prostu, wiesz, świeża wiedza i... Um, a wiesz no. trosze, co? troszeczkę opowiedz o tym takim procesie, bo ja do, domyślam się, że jakby sam, y, sam pomysł, że dobra, to teraz sprzedaję, to nie jest tylko tak, że wysyłasz newsletter i dobra, czekam. Tylko, <grym> tylko to, jest, to jest tam pewnie w kilku krokach coś, co musisz tak, powtórzyć, ale... zrobić i tak dalej. Ja jestem kiepska w sprzedaż. jakby tu, tu, tutaj żadnych, y, żadnych rewelacji chyba, chyba się ode mnie nie dowiasz. Um... Nie, nie jestem w tym dobra. W sensie m, powinnam, wiem, wiem co powinnam robić, a tego nie robię. Powinnam na pewno robić jakieś live, y, y, powinnam y, w trakcie tej sprzedaży, tak? Powinnam jeszcze bardziej angażować y, społeczność, powinnam zrobić jakiś webinar, podczas którego byłaby otwarta sprzedaż. No to są takie rzeczy, które się powinno robić, do których, do których może dorosnę jeszcze mm -hmm. kiedyś. Ja, ja, ja teraz jeszcze zupełnie to co powiedziałaś, że powinien być webinar, półtora godziny i ostatnie 30 minut to tylko sprzedaż, nie, Taka, Dokładnie. I... <laughs> Dokładnie. nie bo tak. Dokładnie. Chyba, chyba te same lekcje odrabialiśmy. Nie, no ja, ja tak po prostu. Czasami się nabieram i klikam te amerykańskie takie różne i siedzę i tak okay. godzina. Dobra, to teraz zacznie sprzedawać. Mm -hmm. I, i ciekawy przez ile. I po, po ostatniej godziny to e, no kup ten kurs, coś tam. No dobra, to, to teraz wiemy, co powinnaś zrobić. A. A co robisz? No, robię na pewno kontent na Instagram swój i to mi, to mi całkiem dobrze sprzedaje. Natomiast no, nieoceniony jest newsletter. Newsletter i, i po prostu maila to jest to jest chyba taki największy lejek sprzedażowy, jeśli się to tak nazywa. Nie wiem, czy to... No, no to już właśnie to, chyba to, no. końcówka tego lejka. Końcówka, nie? Mhm. no nie? No tak. A, no, tak do tak. dociskania takiego ostatniego. Tak, no to, to, to tak. Hmm. Ja znam I... teorię. Ale. No, powiedz. <laughs> nie, nie, no, teorię znam, tylko. A ja jedna, Mało okay. używam tego mailingu no jako takiego. Że Słuchaj, ja mam specjalistę w domu i nadal tego nie, 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 nie robię poprawnie. Tak a jak a z, czego, więc... z czego korzystasz? Jaki, jaka platforma do tych mailingów? Z mailer z Lajta. Mailer Aha, czyli ta y, litewska firma, taki Tak? O, to nawet nie no? ja wiedziałam. Mm -hmm, Okej. Okay. Mm -hmm. no. To na ja też chyba właśnie teraz się przeniosłem tam. No, mm -hmm, no, no. Bardzo, bardzo taka sympatyczna w sensie yy, graficznym. Ja bardzo dużą uwagę na to niestety zwracam. W sensie jak coś jest po prostu nieintuicyjne i, i brzydkie graficznie, to ja tego nie będę używać. Mm -hmm. Ale <laughs> to jest też taka dobra, kupili. dobra uwaga dla fotografów też, nie? żeby spojrzeć tak analitycznie na swoją stronę i bez emocji, że jeżeli ona nie jest powiedzmy wizualnie atrakcyjna, no to. Mm -hmm. No to o, się tak, zdjęcia. Ostatnio no, sobie właśnie sama, tak, sama sobie ostatnio stronę zrobiłam i chyba w końcu jestem z niej zadowolona po dziewięciu latach. Mhm. Ja to tak lubię sobie czasem grzewać, właśnie w, w wyglądzie strony w blogu, coś tam pozmieniać. No to jest ważne, to jest ważne. I też nie wiem, jeśli ktoś sprzedaje jakieś, jakieś właśnie takie produkty elektroniczne, no to grafika i w ogóle cały wygląd wszystkiego, co, co, co tam jest dookoła jest naprawdę bardzo ważna. Ja dostaję dużo feedbacku właśnie a propos tego, że ten mój kurs i te e-booki i te presety no to wszystko jakby się tak... Fajnie tak spina tak ze sobą i jest spójne, i jest ładne. I to też na pewno sprzedaje. Mhm. Ale to też mhm. pokazuje, jak Ty znasz swoją grupę docelową, nie? Jako fotograf i jako, mhm. jako twórca, dlatego, że y, może być tak, że no, na przykład dla klientów Twojej specjalizacji nie jest ważna, ważny wygląd strony. I ja teraz powiem Ci, że kiedyś z jednym przedsiębiorcą rozmawiałem i nie powiem, jaka to firma, żeby, żeby nie było, ale Mówię, przecież ta strona to jest takie, takie lata 90., a, a, a ten właśnie przedsiębiorca, powiedzmy, który robi mm -hmm. biznes 20 Widzimy, razy większy no. niż mój, to on patrzy na mnie z takim politowaniem i mówi, że hmm, moi klienci to właśnie inaczej uważają od ciebie, nie? I tam faktycznie byle Ale tak łatwo jest. było znaleźć te produkty, nie? Tak, tak, tak. I tak, wtedy tak, miałem takiego tak. pierwszego mówiąc po prostu mm -hmm. cąka takiego, wiesz. No. Nie wiem, czy to nie był facepalm. jak to. to po prostu się. nie byłeś jego klientem. Mm. No, zdecydowanie nie, bo to akurat no. taka grupa mm, zajmujących się uprawą Ziemi. No, tak. no to jakby po prostu faktycznie. Po prostu... Faktycznie, jakby zanim się cokolwiek zacznie ym, sprzedawać, czy to usługi, czy, czy to mm. jakieś produkty w, w internecie, naprawdę trzeba bardzo dobrze poznać tą mm. grupę docelową swoją. Ja nadal mam z tym problem trochę, bo y, moją grupą docelową nie są fotografowie w większości. Jak robię od czasu do czasu jakieś ankiety, czy nawet, wiesz, widzę po, po ludziach, którzy mnie obserwują, no to w zdecydowanej większości to nie są fotografowie, więc. Ym... ci od tych kursów, tak? Nie mówisz o. <noise> O ludziach tak, którzy przychodzą tak na Tak, sesję. tak. nie mówię, yy, mówię o ludziach, którzy raczej się ode mnie uczą w sensie, czyli mhm. tych, którzy kupują kursy i presety i, i te booki. A ty masz to... w ogóle ciekawie rozwiązany biznes, z tego co ja widzę, na przykład, że, mhm. bo, bo ty na przykład w kontekście tak Instagramowego dotarcia do, do tych ludzi, to idziesz jakby, wiesz, no jednym kanałem, nie? To wszystko udaje ci się. Monetyzować. I to jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, bo, bo z reguły jest tak, że na przykład wokół jakiegoś tam zagadnienia, czy jakiegoś konta, czy jak to się mówi, influencera, zbiera się jakaś tam określona grupa, która, którą można skategoryzować wiesz, w kontekście ich zachowań. W internecie i tych takich offlineowych rzeczy, nie? I, I na przykład wiesz, że o to jest ta, ta grupa, oni lubią to i to, a po 17 to robią to i to. I na przykład wiesz, taki psychologiczny nawet portret tych, tych ludzi, i wtedy wiesz, jaki content dla nich szykować. A u Ciebie jest tak, że. Mm, znaczy przynajmniej jak ja to obserwuję, nie wiem, czy potwierdzisz, czy nie, że ty tworzysz coś, co doci dociera i do tych ludzi, którzy chcą u ciebie sesję zamówić, ale, ale z drugiej strony oni są na tyle wyrozumiali, że też znoszą cierpliwie to, że tak. ty też jeszcze ofertujesz tam inne rzeczy. Tak, um, co więcej, koncie. mnóstwo moich klientów, którzy robią u mnie sesję, którym ja robię sesję, e, potem kupują te moje e-booki i presety i kurs, więc jakby no, ta grupa się cały czas tam troszkę miesza ze sobą. To nie jest tak, że jest, są, nie wiem, trzy oddzielne zupełnie grupy, tylko to są ludzie, którzy no, którzy, którzy jakby czerpią ze, ze wszystkiego, co ja, co, co ja sobie tam, wiesz, publikuję, postuję. Czyli jest jakiś Więc punkt, to jest w którym... Fajne. Jest jakiś punkt, w którym te charakterystyki tych osób przecinają się. Tak. To jest ciekawe, powiem mm. ci, że to jest ciekawe, ale to właściwie... Nie, nie, ale to, to ma sens, bo jakby się nad tym zastanowić, to ty nie tworzysz takich produktów powiedzmy bardzo mocno niszowych. W sensie specjalistycznych, Fotograficznych, w sensie. Tylko tak. bardzo to jest taki, taki szeroki jakby taki, zakres. Uciesz tak, się i, łapią. Ucieszy i fotografa i, hmm. e, i człowieka, który jakby nie chce na tym zarabiać, ale cieszy go po prostu robienie zdjęć. I da, tak, to jest chyba taki mój idealny. Czy tak powiem, odbiorca. Ale to być może też chyba przez to, że jest, że jest kilka produktów, które y, powiedzmy są dla tych i dla tych, jeszcze tam powiedzmy dla innych. Czyli y, jakbym ja miał to zrobić na przykład w, w niezłych aparatach, to bym musiał po prostu dołożyć te produkty, coś, coś w rodzaju Twoich, nie? Czyli de facto no. przestałabyś mnie lubić. No. <laughs> Ale absolutnie, że nie. Yy, ty, ty w ogóle nie znaczy u mnie to wygląda tak, że ja mnie się po prostu nie chce tego rozdzielać. Ja, ja mhm. jestem, jak już powiedziałam wcześniej, mnie się często nie chce, no nie? Jak ja bym miała rozdzielać te moje kanały mhm. i robić na jednym kanale coś innego, a na drugim coś innego, to w efekcie nie robiłabym po prostu nic. Dlatego robię wszystko na jednym. I wiem, że był kiedyś trend na przykład do rozdzielania kont na prywatne i, i, i takie portfoliowe bardziej. No ja tego nigdy nie zrobiłam, bo, bo nie byłabym w stanie po prostu ich poprowadzić równolegle z takim samym zaangażowaniem. Zresztą no też social media nie są trochę od tego, żeby portfolio swoje pokazywać tylko i wyłącznie. No i u mnie ta strategia się od tych kilku lat bardzo dobrze sprawdza i nigdy jej nie zmieniałam. A zawsze u mnie było i trochę prywaty i, i trochę pracy i to się fajnie przeplata ze sobą. Tak mhm. mi się wydaje. Ale nie to wiem, też... Może ludzie czasem po prostu za bardzo wiesz, próbują sobie rozdzielić te ścieżki i... O, co, no nie wiem. Tak ja za to bardzo bym matematycznie? Wszystko... W... No, no ja to ja bym tego. wszystko, u ciebie to bym wszystko wrzuciła do jednego worka, nie wiem czemu. Tak ten. U mnie? No, dlaczego nie promujesz na przykład filmów jakoś tak bardziej na stories na przykład niezłych aparatów? Myślę, że Filmów powinieneś. w sensie kanałów. W sensie w ka tak, no, YouTubeowych. O, widzisz, bo ja mam tutaj akurat w kontekście YouTube'a trochę inną strategię, dlatego, że yy, znaczy, bo to, to, to jest ogólnie taki szerszy temat, nie? Bo to jest, bo to jest yy, zagadnienie, z, powiedzmy, z pogranicza yy, takiego budowania tych społeczności, nie? To, to powiem ci szczerze, że ostatnie dwa lata to mocno, bardzo cisne. I, I teraz tak jak ja sobie wiesz zrobiłem analizę tego kto jest kto jest moją widownią na YouTubie akurat na tym kanale i kto słucha podcastu i kto tam jest na Instagramie czy w grupie. No to w niektórych powiedzmy z tych wymienionych to, to, to są ci sami ale YouTube na przykład ten główny kanał bo ja już teraz mam trzy. To. Ale to jest temat w ogóle na inną historię na, na inny, inny dzień. To, to akurat wyszło, że to nie są ci sami, nie. I, i właśnie dlatego, dlatego YouTube, ten główny kanał, on był w stanie się szybko rozrość, tak, to dobra? <ścisk> rozrosnąć. <czy> rozrosnąć. Urosnąć. <ścisk> 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 dlatego, że ja zrozumiałem, kto jest odbiorcą, nie? I Teraz akurat w przypadku YouTube'a to jest tak, że nim zawiaduje sztuczna inteligencja, to jest tam system bardzo skomplikowanego wiesz, procesu uczenia się, bo maszyna cię obserwuje, wszystkich tych, co są tam zalogowani i się ich uczy. I, i teraz ludzie rozumieją YouTube'a jeszcze w taki staromodny sposób, że to wiesz, algorytm służy po to, żeby znaleźć dla Twojego wideo odpowiednich ludzi, bo Twoje wideo jest najważniejsze na świecie. Nie. Najważniejszy na świecie jest użytkownik danej platformy, nie? Akurat tu mówimy o YouTube. I to dla użytkownika ten, te algorytmy, bo to musimy mówić liczbie mnogiej, szukają odpowiedniego kontentu, a nie odwrotnie. I, i, I ja tak do pewnego momentu robiłem wszystko, żeby. Powiedzmy, stworzyć filmy do, do tych wszystkich, dla których nagrywałem podcast, i tak dalej, zawsze miałem tę grupę docelową w głowie, i to tak i, i ten YouTube tak ręził, tak się dobra, rozwijał, ale, ale nie. I, I wiesz, i jak y, usiadłem, popatrzyłem na te dane. Pomyślałem sobie, nie, to są zupełnie inni ludzie. I zacząłem właśnie e, myśleć o tych nowych w kontekście samego YouTube'a, a tutaj zostawiłem e, jakby okay. te, te treści. Czyli tak naprawdę to łączy te kanały tylko nazwa. Także na, na razie nie, nie wiem, jakby w którym kierunku to, mhm. to pójdzie, bo, bo ja po prostu chcę, żeby niezłe pomagały i tym osobom, które mhm. robią na ten biznes na fotografii, i tym, które chcą zaczynać z fotografią. E, Jaki będzie następny krok, to zobaczymy, ale, ale to chodzi o to, że y, po prostu tego nie mieszam wszystko w jedno, bo, bo wiem, że na przykład tej widowni, y, która słucha podcastu czy, y, czy śledzi niezłych na, y, na Instagramie, nie interesują mhm. wszystkie kwestie, które się mhm. pojawiają na, na, na kanale. Dlatego tego nie, nie, nie ruszam, mhm. jakby nie mieszam okay. i tak dalej. Okay. A poza, tym, poza tym, wiesz, co jest jeszcze pewne niebezpieczeństwo tego typu, że. Na przykład jak jest dystrybucja treści na tych mediach społecznościowych, to ona tak leci w zasadzie przez przypadek, nie? Bo ktoś tak udostępni twój post na Facebooku. Ty, ty używasz Facebooka? Nie w ogóle. No właśnie, widzisz. A jak na Fejsie coś wrzucisz, to tam Zdzisiek tam się podzielił tym, nie? I teraz tak, mm -hmm. Zdzisiek tam zna dziesięciu... Tamtych dziesięciu zna innych, i te, i te wszystkie te sygnały w tym Facebooku tak się rozchodzą, że w zasadzie rykoszetem może dojść do, do mojej babci, nie? czy, okay, czy no do tak. kogoś, nie? I tam właśnie. Mm -hmm. o, Jacek tam. <laughs> dzieje się tym, nie? Ha, kliknę. No i teraz tak, i moja babcia może mieć inną historię oglądania filmów na YouTubie. I na przykład, wiesz, ktoś, algorytmy pomyślą, o, to znaczy, że te treści, które są na tym kanale interesują też osoby, które interesują się gotowaniem i, mm -hmm. e, i wiesz, mm -hmm. i I, i zaczynasz trwać, nie, nie do tej grupy, to trzeba. No. no i potem algorytm dostaje uh -huh. kręćka i nie wie, nie? Uh -huh. No i dlatego tego nie mieszam, ale... Okej, okay. no ma to sens, ma to no, sens no, no, faktycznie, bo... to... To już tak myślałem kiedyś nad tym, nie? żeby to. Ale no, to, zobacz, to zobacz, po prostu, jak trzeba bardzo indywidualnie do tego podchodzić. I każdy mhm. musi sam sobie, jakby, przemyśleć tę swoją mm. strategię. Nie mhm. ma tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, złotego sposobu na to, mm. żeby, żeby no to. To zależy, zależy, gdzie bliskarnąć. ty swój biznes prowadzisz, nie? Bo, tak. bo, bo ludzie, wydaje mi się, yy, yy, też mają taką tendencję, że do przykładania tej wiedzy, którą już mają, do każdej kolejnej platformy, która wchodzi. Czyli jeżeli y, my zaczynaliśmy na Facebooku i pojawił się Instagram, y, przenieśli się w większości ci fotografowie tam i stosują te same y, mechanizmy, mm -hmm. które im się tam sprawdzały i nagle zdziwieni, mm -hmm. że na Instagramie że to na nie i działa. na się nie, nie sprawdzają. Tak. No, no, no. O, to, to tak. Ale to myślę, że to już powoli, ym, powoli się kończy. Co? Instagram? Ten problem? Nie, 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 ten problem, bo to już jakby ten problem istniał tak powiedzmy tam 3, 4, 5 lat temu, kiedy ten Instagram faktycznie mm -hmm. wybuchał, tak? E, natomiast teraz już mi sobie jest trudno wyobrazić fotografa, który, nie wiem, dopiero wchodzi na Instagram i nie ogarnia go jeszcze. A, no, Aha, ale, ale zobacz, wiem, to... Bo, bo to jest też jeszcze drugie zagrożenie, że... W, w takich tych trendach powiedzmy marketingowych, mhm. to, to jest coś takiego, że no bo teraz wszyscy mówią, że trzeba mieć mhm. konto na TikToku i ja się muszę tego nauczyć i tam coś robić. I tak. Nie musisz. Bo przecież Instagram ma i tak wystarczająco dużo użytkowników, że możesz tam znaleźć swoich klientów, jeżeli ci się na przykład sprawdzało, to, to możesz. Oczywiście, możesz zacząć w ramach mhm. takiego, nie rozwijania się, że ja spróbuję tutaj, tak jak ja miałem z tym YouTube'em. No nie wiedziałem o, nic o YouTubie, no więc postanowiłem e, stać się studentem, wiesz, założyłem mhm. taką czapeczkę studenta e, z, 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 z tej e, z folii i ten e, aluminiowej i zacząłem się tego uczyć, nie? Oczywiście żartuję z tą aluminiową, żeby nie było, że jestem że, e, takim tym e, leśnym dziadkiem. czy jak to się mówi. Jest takie określenie na takie. Jest, takie... Nie, nie, nie wypadło mi z głowy teraz. No dobra, to tak. jak, jak mi się no przypomni, to, to to użyję. No dobra, no i w każdym razie wiesz, zaczynasz się uczyć i to jest coś, co jakby dokładasz do tego y, swojego mm -hmm. marketingu, nie? Że tu jesteś dobra na Insta, ale chcesz spróbować na TikToku. I ja szczerze powiedziawszy bym chciał na przykład zobaczyć wysiłki Magdaleny Mizery, jak tam na, na TikToku. TikToku próbuję, ale to no, wiesz, to w swoim stylu. jeden filmik tam. Masz? Mm -hmm. jeden filmik? Filmik, ale... Z, Zobaczę. M, nie wiem, nie wiem. Jak cię znaleźć? Gdzieś... Masz swój nick? Nie, nie pamiętam, nie pamiętam, bo to było już za dwa się. miesiące temu i zalogowałam się, a potem się wylogowałam i wyrzuciłam TikToka w ogóle z, z telefonu, bo... A jakby się okazało, że masz tam 2 miliony followersów? Nie sądzę. No, ale nie wiadomo. <laughs> ale czytałam ostatnio pod jednym filmem na YouTubie um, u fotografów um, takich ze Stanów, że fotografowie w Stanach się przenoszą na Twittera na przykład. Na Twitter? E, teraz, no. Po co? No, publikują tam zdjęcia. Mhm. Mm i że to jest taki mocny trend w Stanach hmm. teraz. I też mi Agatylka o tym pisała kiedyś hmm. na Instagramie. Na Twittera. Więc hmm. Ciekawe. Z, dwu, w sensie. z dwóch źródeł już wiem. <grym> <grym> Może coś w tym nie jest. No, Agatylka to jest bar bardzo wiarygodne. <grym> Rzudło, no, więc, tak, a myślę, Aga że też może... śledzi trendy, myślę, że nie, nie, nie skłamałaby. Mhm. Może to jest nawet powód dobry, żeby, żeby na przykład drugą właśnie rozmowę z Agą też nagrać. Na przykład, na no, to będę czekała. W ramach tych rewanżowych spotkań <laughs> w złych aparatach. No to, no to fajnie, ale na przykład właśnie myślisz, żeby spróbować czegoś nowego? W kontekście takiego marka. No marketingu? chciałabym, natomiast TikTok mnie na razie onieśmiela śmiela bardzo. To nie jest tak, że tam nie próbowałam. Zalogowałam się, mam, mm. mam konto, wrzuciłam tam jakiś jeden filmik. Natomiast przebodźcowałam się strasznie szybko. Opowiedzieć o tym, o tym filmiku? Jaki jest? Wiesz co, złapałam kiedyś takie zachodzące wieczorne światło w domu. Mm. Nagrałam telefonem po prostu, jak, jak to wygląda przez telefon i jakie i efekt końcowy w zdjęciach, jakie, jakie zrobiłam wtedy. Mhm. No, to, to jakby banał, to jakby nic, nic oryginalnego bardzo. Miała tam kilkanaście chyba polubień. No wiesz, bo ja, ja, ja na przykład <laughs> ale ja gorąco nie jestem, wierzę przykład... mhm. w to, że jest duży potencjał dla fotografów na TikToku, bo mhm. na przykład y, Michał Sadowski z Brand24, którego pasją jest fotografowanie, ma takie konto właśnie skupione na, na fotografii, tych swoich filmach, które robi i powiem Ci, że tam nie wiem, ten Michał ma, z 70 tysięcy fanów, więc wow. to nie jest tak, że nie można, nie? a on tam, nie wiem, ile tych filmików dodał, 15 może, okay. wiesz, to, to, to po prostu tylko trzeba mieć taki pomysł, jak to wykorzystać, nie? bo możliwości są, nie? tylko mhm. po prostu y, też, żeby nie było, że ok, to teraz instalujemy wszyscy tutaj, jak słuchamy, to wszyscy sobie zainstalujemy TikTok, i będziemy TikTokować, nie? Tylko najpierw się mm. zastanowić, co ja chcę tam tej platformie osiągnąć. Zdecydowanie. Jakby to, to też trzeba pamiętać cały czas o tym, żeby pokazać siebie, w sensie, żeby to nie było odtwórcze tylko i wyłącznie, no bo to gdzieś tam pewnie przypadnie, bo mm. nie wiem, może można się na tym wybić, ale potem trudno to utrzymać na pewno. No, także. To mówisz, że zachód słońca. Nie wiem. Ja, ja, może, ja może jednak na tego Twittera spróbuję. tak? Ale to wiesz, tam, że to. Ja też mam konto. Na Twitterze gruba polityka. Ja wiem, ja wiem. Tam trochę hejtu też można zebrać. Trochę, ja się trochę tego boję, dlatego sobie siedzę na tym Instagramie, bo mi tam jest, wiesz, miło, bezpiecznie i nikt mnie nie atakuje. Ale wiesz, no to nie mam hejterów żadnych. Żebyś, musisz mi obiecać, żeby się nie, nie okazało, że wiesz, za. Nie wiem, kiedy jest kolejna tam tura wyboru. Prezydenckich, że, wiesz, że się okaże, że ty jesteś kolejnym kandydatem yy, z ramienia, nie wiem, jakiejś partii, że idziesz na prezydenta, nie na przykład, bo, nie, bo, nie, bo nie, ten nie. Twitter cię tak zaangażuje. <laughs> myślisz, myślisz, że to jest właśnie powód, dla którego mamy takich kiepskich polityków? <laughs> nie, 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 ja to tak tylko troszeczkę ironizuję, bo ostatnio gdzieś byłem w jakimś miejscu, w którym był telewizor, i tam leciały jakieś takie właśnie informacje, i tam było, jak napisał taki ataki na Twitterze, to i hmm. tamto, nie? I tak sobie myślę... Nawet z Kasią rozmawiałem i, i, i tak się zastanawialiśmy, że to teraz to wygląda tak, że nie jest w zaciszu gabinetów coś ustalane, tylko co ten napisał na Twitterze, to mm -hmm. jest jakby wiążące, to jest, mm -hmm. może to jest nawet prawo, nie wiem, może ja siedząc na tej wiosce, to ja nie wiem, nie, nie nadążam, nie? No... W... Trochę, ja myślę, że trochę nie nadążamy już powoli. <laughs> nie masz takiego wrażenia? Ale to jest chyba nawet <laughs> lepiej, bo jeżeli wiesz, jeżeli możemy y, nie nadążać, a skupić się na czymś takim, tworzeniu takiej rzeczywistej wartości, no bo jak fotografia czy też uczenie kogoś fotografii, no to to przynosi ludziom radość, może ktoś mieć taką powiedzmy odskocznię od tej rzeczywistości, która nie zawsze okazuje się taka, jak byśmy, jakiej byśmy oczekiwali, no to to jest fajne, nie? Że, że, że możemy się takimi sprawami zajmować, a nie tam jakimiś takimi, co, na które i tak nie mamy chyba żadnego realnego wpływu. Trochę tak, no i które generują na pewno mnóstwo stresu. Ja to też bym posiedziała na takiej wsi jak ty i w, nie wiem, w, w otoczeniu krówek i trawek tak? Aha. No, chętnie. Jadę właśnie do rodziców teraz na tydzień na wakacje. To pochodzę trochę po górach. Właśnie, i to jest, to jest też takie, takie są okoliczności, które sprzyjają temu, żeby wyciągnąć aparat, nie? No, bo nie, nie miałaś tak. Tak już, już takie okresy, że na przykład nie chciało ci się robić? Mhm, bardzo, bardzo. Miałam, miałam takie okresy. Um, ale ja sobie po prostu wtedy zawsze daję, daję, daję czas. Um, już tak? się tego nie się, że, tak, że... Nie, wiesz, co, to trzeba? znaczy to zależy, bo jeżeli to trwa za długo, mhm. no to wtedy cisnę. Przeważnie tak mam y, taką późną zimą, taki styczeń, luty, marzec, to jest masakra dla mnie po prostu. Nic mi się wtedy nie chce. I y, dwa, trzy lata temu sobie wymyśliłam takie wyzwanie na wiosnę. Y, y, wiesz, banał, osiem, osiem tematów, no nie na, na Instagramie, zdjęcia na, na dany temat. No, ale mnie to na przykład motywuje i co roku teraz robię yy, i mam motywację do tego, żeby w tym lutym, wiesz, usiąść, no nie, nie wiem, kupić te kwiatki nawet w Biedronce i po prostu coś tam potworzyć sobie w domu, jakieś bzdurne zdjęcia, ale no, daje to taki fajny rozpęd i potem już yy, jakoś tak się już, wiesz, gładko wejdzie w ten sezon. Natomiast yy, jeśli to trwa, wiesz, chwilę, tam powiedzmy tydzień, dwa, trzy, no to luz, to dla mnie to nie jest... Yy. Nie, nie jest jakiś większy problem. Jeśli by to miało trwać dłużej, no nie, tak w miesiącach, że tak powiem, no to to już się po, potrzebuje zmusić. Mhm. I wtedy faktycznie takie zmuszanie się y, pomaga. Przynajmniej mi. Żeby wró wróciła ta Tak, chemia. żeby wrócić, Aha. tak, tak. No i wrócić na tory trochę. No, no, no. No to Ci powiem, że akurat y, y przypadek taki, że, że wiesz, że taka fotografia już zupełnie nie wróci, to jeszcze nie, nie, nie słyszałem tak osobiście takiej historii. Powiem. Mm. Tak, z własnego jakiegoś doświadczenia. Mm -hmm. Także, w sensie u innych fotografów. No, no tak, tak Mówisz, przykład, że nie znasz takiego fotografa, który by nie chciał. Żeby w ogóle już Żeby rzucił tą, wszystko i... Kompletnie, mm -hmm. nie. Ale jeżeli na przykład słuchają nas takie osoby, które mają na przykład taki kryzys twórczy, bo, bo to się zdarza, nie? To się zdarza. No, bo bardzo, przykład, tak, często. Dużo... Znaczy, może nie, że często, ale no, mm -hmm. w sensie często, w sensie wielu, wielu fotografom, naprawdę. Mm -hmm. To nie jest nic. Y jakiegoś strasznego. No, no, no. Po prostu jest. No, no. To, to, to można sobie właśnie może tak założyć, że zacznę znowu fotografować, ale bez takich oczekiwań, że każde kolejne zdjęcie musi być od razu najlepsze na świecie. Warto na przykład może zacząć sobie obserwować jakieś tam zdjęcia z różnych kategorii, ale właśnie nie na takich mainstreamach typu Instagram czy coś, tylko, tylko wejść na jakiegoś na przykład <laughs> Flickra czy E, czy, o, czy 1x, takie, taki jest portal. Flickr jeszcze istnieje? No, istnieje i ma się dobrze, powiem Ci, że, że spoko. E, tylko trzeba tam troszeczkę, wiesz, jakby wejść wejść w, w ten klimat, nie bo, bo każde miejsce e, w sieci no, no ma swoje jakieś tam mm, prawa, które się nim rządzą, nie? no i wiadomo, no to tak jak kiedyś były takie strony jakieś tam Wykop czy coś, to e, to wiesz, to to jak nie byłaś wykopowiczem, no to nie czaiłaś bazy w ogóle, nie? Mhm. Więc to trzeba najpierw trochę spędzić czasu. Okay. Gdy ja na przykład jestem na takim forum e, takich ludzi, którzy jeżdżą busami, nie? Bo teraz szukam samochodu. Ze względu na, na większą rodzinę. No i tak. Okej, okay, na początku sobie obserwowałem, nie? Co się, tam, co się tam wyprawia, jakie są tematy, i tak dalej, jaki tam klimat, słownictwo i, i, i ten. I ostatnio nawet zadałem jedno pytanie. To już jestem, wiesz, już, już no, odważyłem się, nie tak, jakby tam, tam zaistnieć. Więc, więc to jest też tak z tymi społecznościami fotograficznymi, nie? Że po prostu dołączasz gdzieś, no to. Nie spamuj tam tymi swoimi zdjęciami, tylko po prostu pośledź, zobacz, a, a to też tak inspiracyjnie wpływa na ciebie, bo to możesz właśnie zobaczyć, że w, w innych dziedzinach ludzie robią fajne zdjęcia, a ty jak to przełożysz na, na, na ten swój obszar fotografii, to potem się okaże, o fajnie, w ogóle jest, jest ta świeżość, nie, której brakowało. Ja... Ja pamiętam, że na wiosnę tak miałam, że miałam tak, że mi się bardzo, bardzo nie chciało robić tych zdjęć, w ogóle brać aparatu do ręki. I tak sobie wtedy właśnie pomyślałam, że przeszłam się na jakieś warsztaty makrofotografii. Mhm. Tak w ogóle zupełnie Ale tak ci wiesz to z czapy, no nie do głowy tak? Nikąd? Tak, że to byłoby właśnie takie fajne, bo to byłoby inne zupełnie niż, niż to, co w ogóle do tej pory robiłam cały czas. Mhm. Więc jak znajdę jakieś takie teraz, to myślę, że się, myślę, że się wybiorę. Spoko, to powiem Ci, że Fotoforma ma takie serie jakichś różnych warsztatów, mm -hmm. to znaczy nie wiem kto to dokładnie tam organizuje, ale wiem, że różni fotografowie w ramach jakby tego ich, tej ich komunikacji w sieciach społecznościowych tam po prostu się pojawiają na jakichś takich ogłoszeniach, że, że wiesz, warsztaty z tego i z tego. Nawet mój kolega ostatnio prowadził tam jakieś, w Warszawie zresztą, z fotografii kulinarnej no to powiem szczerze, właśnie tak zauważyłem, kurczę, no, no fajna faza, nie? Jak chcesz, chcesz jakby kolejny etap, nie wiem, tam swojej fotografii usprawnić, no bo akurat ta specjalizacja na przykład ślubna, no to wymaga tego, tej wszechstronności fotograficznej, nie? A nie ma, nie ma tak motywacji, żeby tam usiąść na YouTubie, pooglądać, czy tam przerobić, a tutaj idziesz taki szybki crash course, jak to się mówi, kilka godzin i, i jakieś tam większe podej po, pojęcie masz, nie? Niż tak z czapy, że, bo, bo, bo też w fotografii jest, to, to chyba właśnie w, w jednej z niedawnych rozmów z Andrzejem ze Słodko-Gorzko było coś takiego, ten temat wyszedł tej takiej, wiesz, pychy i tak dalej, że, mhm. że my mamy taką tendencję, nie, no, że przecież ja wiem, już no, robię ja śluby pójdę? 10 lat, no, to, to umiem zrobić tam zdjęcie talerza z makaronem. <noise> tak, o Jezu, to jest bardzo zgubne, tak, bardzo. No, dlatego trzeba czasem tą dumę po prostu gdzieś tam schować do kieszeni i, i się wybrać raz, drugi, trzeci na warsztaty. Ja myślę, że to chyba bardzo e, otwiera też e, głowę. No, to nawet wiesz, może, może ten ktoś na tych warsztatach mówić wszystko to, co, co już wiesz, mhm. ale wystarczy, że powie jedną rzecz, która gdzieś ci tam jakąś klapkę otworzy. A wiesz, przypomniałaś um. tak, ja byłem kiedyś na takich warsztatach w Londynie i e, ta pani, co mówiła, nie? no to ja. Tak jej słuchałem, czyż mówię, to ja wiem, ja wiem, nie? I praktycznie z nią mówiłem tak w takich myślach, nie? Ale i tak byłem zadowolony. A tam, no, takie, takie wiesz, zawsze no, że fajnie, tam zjadłem ciastko, nie? Było super mm. i w ogóle. Magdaleno, bardzo mi się miło z sobą mm -hmm. rozmawia, a wiem, że domowe obowiązki cię gdzieś tam już pewnie wzywają, a... Już yy, dwie godziny rozmawiamy. No prawie, prawie z prawie. Na, na, no. sąsiada, na wiercenie twojego sąsiada tam dziur. To jakbyś miała słuchaczy zostawić jakąś taką myślą, nad którą oni by mogli się pochylić. No to ja, ja mam, ja mam taką, um, taką myśl złotą. Um, to jest naprawdę banał straszny, ale mi bardzo pomaga w, w takich gorszych momentach, żeby po prostu posłuchać siebie. Żeby się na chwilę zatrzymać, żeby. Wiesz, żeby rzucić, nie wiem, odejść na chwilę od, od rachunków, od tego, w, w, na przykład jak, jak nam jest gorzej, jak mamy gorszy okres i nie zarabiamy pieniędzy. Albo jak mamy jakąś wizję, że może być gorzej, to żeby to na chwilę gdzieś tam zostawić i po prostu posłuchać siebie. Co, co nam w, osobiście w duszy gra. Bo mam takie spostrzeżenie po tych dziewięciu latach. Że jeżeli robię coś wbrew sobie i robię coś bardzo na siłę, to, to kurde, nigdy nie wychodzi. Po prostu nigdy. Zawsze się na czymś tam wyłożę, zawsze coś spalę. Nie wiem, stracę czas, stracę pieniądze. Jak robię coś, w co wierzę, i co jest dla mnie, takim, jest, jest też dla mnie wtedy takim motorem napędowym. I no i. I, I naprawdę z tego można potem wyciągnąć, wyciągnąć dużo. Zamknąłem teraz tak. oczy i poczułem tak. się, jakbym słuchał podcastu. Niezłe aparaty, super w ogóle. Rada na koniec. Piękna sprawa, stawiam kropkę. Dziękuję Ci za rozmowę, Magdalena. Dziękuję bardzo.